Kosta Runiejcz, oficjalnie zwolniony z Legii Warszawa. Nowym szkoleniowcem Legii ma zostać Gonzalo Feio. To jest specjalnie takie przyspieszone wydanie programu Poznań kontra Warszawa. Paweł Głaszewski, Tygodnik Piłka Nożna. Dzień dobry, Dawid Dobrasz, Meczyki. Dzień dobry. Witamy was serdecznie. Poprosimy oczywiście na początek o łapki w górę. Za chwilę będzie także połączenie z Tomaszem Włodarczykiem, który jako pierwszy podał nazwisko nowego trenera Legii Warszawa, bo tak naprawdę nałożyły nam się, Paweł, dwie bardzo istotne wiadomości. Ta pierwsza, którą jako pierwszy podał Łukasz Olkowicz, czyli zwolnienie Kosty Runiejcza, ale w zasadzie kilka minut później nazwisko nowego szkoleniowca. Co wydarzyło się w ostatnich godzinach w Legii Warszawa? Znaczy, sam chciałbym to wiedzieć. Siadając dzisiaj do samochodu około godziny 10:15 na spokojnie z mojego domu, jeszcze musiałem zajechać, dwie sprawy załatwić. Mówię, przyjadę do was około 11:40, spokojnie, tak jak zawsze. A tu po drodze najpierw był boom od Łukasza Olkowicza, a później drugie boom od Tomka Włodarczyka w trakcie już mojej podróży do studia. No, wydaje się, że dzisiaj ja już zupełnie inaczej też odbieram wywiad Kosty Runiejcza w Lidze Plus Ekstra po tym meczu niedzielnym z Jagiellonią Białystok. Jednak on już rzuca troszeczkę inne światło na to wszystko, co się wydarzyło. No, wydaje się, że te drogi Jacka Zielińskiego. Ale chcesz powiedzieć, że Kosta Runiejcz już w niedzielę wiedział, co się wydarzy? Tego nie wiem, ale no dzisiaj patrząc na to, no tak na to, wiele na to wskazuje i patrząc na to już tak od kilku tygodni, to też nie pierwszy raz, tak, kiedy Kosta Runiejcz mówił o tym, że nie tylko on jest odpowiedzialny za to, co się dzieje. I te drogi po prostu trenera Legii oraz dyrektora sportowego się rozjechały, bo to też trzeba podkreślić, że decyzja jest, tak, wiele osób gdzieś tam. Ja się od razu zastanowiłem, kiedy Łukasz Olkowicz podał tę informację, czy jest to decyzja Dariusza Mioduskiego, czy jest to decyzja Jacka Zielińskiego. No i z tego, co ustaliłem, to jest ta druga wersja, czyli to dyrektor sportowy po prostu podjął decyzję o zakończeniu współpracy i zatrudnieniu Gonzalo Feio. Na ostatniej prostej sezonu Legia Dawid zmienia trenera. Przeszło tobie chociaż przez moment, przez myśl po tym remisie z Jagiellonią, że coś takiego może się wydarzyć, bo wydawało się, że zmiana trenera owszem może być w czołowym polskim klubie, ale to będzie Raków Częstochowa, a nie Legia Warszawa w tym tygodniu. No, duży szok, no, nikt się nie spodziewał. Przede wszystkim dla mnie Legia jednak była w najlepszym momencie swoim w tym roku po dwóch zwycięstwach. Remisie z Jagiellonią, gdzie pierwsza połowa wyglądała naprawdę obiecująco. W tej drugiej rywale nie dojechali i chyba nikt się nie spodziewał. Okej, no Legia... Rywale dojechali, to Legia nie dojechała. Tak, rywale, przepraszam. Cały czas mam w głowie już o tym Gonzalo Feio. Jak tu przejść do kolejnego etapu teraz, jak Legia do tego podejdzie? No ja mam takie wrażenie, że właśnie tego, że nikt się nie spodziewał, to jest to największe zaskoczenie, bo gdyby to zwolnienie nastąpiło, nie wiem, po remisie z Puszczą, nie po Mice, to każdy powiedział, ok, to jest o porażce z Widzewem, to jest decyzja, którą każdy rozumie. Dzisiaj właśnie wydawało się, że Legia nie będzie zarządzać w taki sposób, jak to kiedyś miało miejsce, kiedy no, było takie zarządzanie agresywne. Na ostatniej prostej, mające dać jeszcze impuls nawet na koniec sezonu. Tak, no wydaje mi się, że można to też potraktować w ten sposób, że no jest tutaj walka już też o europejskie puchary, które Legii mogą odjechać. I gdyby Legia w tym sezonie zakończyła sezon bez niczego, w tym wypadku bez europejskich pucharów, no to przy Łazienkowskiej to był absolutny dramat. I Gonzalo Feio dla niego to też jest misja teraz życia i on na pewno da z siebie wszystko. No i gdzieś te drogi z Kostą Runiejczym już od dłuższego czasu się rozjeżdżały. Tylko ja byłem przekonany, że Kosta odejdzie z Legii. Byłem przekonany, że odejdzie, ale po sezonie. I to będzie mniej kosztowny ruch niż że on jest w takim momencie, bo to jest po prostu no grzmot i to na pewno nie będą tanie rzeczy dla Legii Warszawy. Ale Legia Warszawa zawsze tak zarządzała, moim zdaniem, kiedy trochę ryzykowała, robiła rzeczy, które tak logicznie nie są dzisiaj proste do wytłumaczenia, no bo nikt się nie spodziewał tego, że Runiejcz w tym tygodniu straci pracę. Gdyby Legia przegrała z Rakowem, to byłoby dla mnie jasne, że no nie ma już w tym momencie nawet szans, żeby podnieść europejskie puchary. Tutaj wydawało się, że to jest taki mecz ostatniej szansy, teraz już Gonzalo Feio przyjedzie w swoim debiucie. Wydaje mi się, że no właśnie to jest super wątek, który Dawid zaczął. No, stadion przy Limanowskiego dla Gonzalo Feio też bardzo no, bliskie miejsce jego sercu. Tak? On tam też kształtował się jako asystent u boku Marka Papszuna. No i to w jego miejsce tak jakby... No, Gonzalo Feio był najbliższym współpracownikiem przez wiele miesięcy Marka Papszuna i później w to miejsce został wstawiony Dawid Szwarga, tak? Więc to też taka rywalizacja bardzo ciekawa. To rywalizacja na dzień dobry dwóch świeżo upieczonych trenerów z licencją UEFA Pro, którzy przecież niedawno bronili swoje prace. A do Gonzalo Feio, tak jak patrzę na to zdjęcie, to wydawało mi się, że sięgniecie po te zdjęcia. Ja pamiętam Gonzalo Feio, kiedy on trafiał tutaj na Łazienkowską do Akademii, bo on zaczynał swoją pracę w ogóle w Legii jako taki
chyba wolontariusz, to jakoś na tej zasadzie to funkcjonowało, że on przychodził, był asystentem przy roczniku 2002, gdzie mój serdeczny znajomy Maciek Kruk, którego serdecznie pozdrawiam, ale nie ten Maciek Kruk, który tutaj bywa w studiu często, tylko inny grał. No i pamiętam, jak Gonzalo Fejo przychodził do tego rocznika, to jako asystent, który chodził i podawał piłki, tak? Zbierał piłki, gdzieś tam ustawiał pachołki, a później przejął ten zespół. No i też rodzice byli nim bardzo, bardzo oczarowani, ale to nie na temat historii Gonzalo Feja. To zaraz sobie do Gonzalo Feja jeszcze przejdziemy. Najpierw też pytamy was na czacie, czy zwolnienie Kosty Runiejcze to jest słuszna decyzja, czy to jest decyzja, której nie rozumiecie. Zapraszamy serdecznie do głosowania. Zapraszamy oczywiście do polubienia tego wideo, bo bardzo dużo dzieje się w Legii Warszawa, więc warto, aby ten program też jak najszerzej się rozszedł, a będą łączenia, będzie tutaj dużo dyskusji i wątków poruszonych. Natomiast chciałem wrócić do tego, Paweł, o czym Dawid mówił, czyli Legia starała się w ostatnich miesiącach, po tym sezonie, kiedy broniła się przed spadkiem, budować taki wizerunek klubu, który teraz będzie zarządzany bardzo tak rozważnie, spokojnie, racjonalnie, a nie w taki sposób jak przed kilkoma laty, czyli jeśli coś nie wychodziło, to szybko robimy zmianę, tak żeby ona może nawet przyniosła skutek taki krótkotrwały. I to był taki najważniejszy cel Legii, chociaż w dłuższej perspektywie to nie do końca się sprawdzało. Czy twoim zdaniem to jest taki trochę powrót do tego, jak Legia kiedyś zarządzała? Czyli, że nawet w tej rundzie rewanżowej zmieniała trenera, to przynosiło efekt, no ale później były z tego często kłopoty. Okej, to jest wspólny mianownik, to się zgadzam, ale myślę, że kluczową różnicą jest to, że Kosta Runiajić dostał czas na wyjście z kryzysu, bo wydaje mi się, że przy tym poprzednim rozdaniu to Kosta Runiajić mógłby pożegnać się z pracą pod koniec października poprzedniego roku, kiedy Legia przegrała 4 mecze z rzędu w Ekstraklasie i wtedy tak naprawdę ten wyścig o tytuł, znaczy rywale się oddalili, tak? I wydaje mi się, że jednak ta sytuacja jest trochę inna, że tutaj tych podobieństw, kilka jest, ale to kluczowe, czyli ta cierpliwość, ten czas na wyjście z kryzysu Runiajić dostał. Obiecywaliśmy łączenie z Tomaszem Włodarczykiem i z tego, co słyszę, mamy już na łączach Tomka. Dzień dobry. To może ty nam, Tomek, powiesz, co się wydarzyło w ostatnich godzinach Legii Warszawa? Od kiedy ten pomysł w ogóle z Gonzalo Fejo funkcjonuje? Czy klub już się do tego przygotowywał w ostatnich dniach? Czy to jest taki ruch, który dopiero powstał tak naprawdę po remisie z Jagiellonią Białystok? Jak to wszystko wyglądało? No, informacja dzisiaj, zwłaszcza o zatrudnieniu Gonzalo Fejo, absolutnie szokująca. Kiedy dostałem te informacje, no to musiałem sprawdzić ją absolutnie z każdej strony, czy jest prawdziwa. Bo nie byłem w stanie w nią uwierzyć i wiadomo jak jest. Puszczenie takiego newsa bez stuprocentowego potwierdzenia ze strony klubu to byłoby narażenie jednak się na spore kłopoty, gdyby on się nie sprawdził, ale mam takie potwierdzenie i jutro ma odbyć się konferencja prasowa, nawet z tego co słyszę, Gonzalo Fejo, także będzie bardzo ciekawie w następnych dniach, jeśli chodzi o kluby ekstraklasy, no bo dużo się dzieje, myślę, w ogóle na tej karuzeli trenerskiej, ale chyba nie czas o tym rozmawiać. No, Gonzalo Fejo, z racji na to, jaki ma temperament i co działo się w ostatnim czasie z jego przygodą w Motorze Lublin, czyli z jednej strony bardzo dobre wyniki, no a z drugiej, powiedzmy, te szalone wręcz zachowania, które chyba już przelały poniekąd czarę goryczy czy wytrzymałość działaczy do jego osoby, choć to on trochę też szantażując, mam wrażenie, nie wiem jakie tam było dokładnie podłoże, chyba też nie ma tutaj sensu w tym momencie konkretnie wchodzić w jakieś głębokie detale, rozstał się z Motorem Lublin, a może miał już wtedy, to tylko moje domniemanie, sygnały, że może taka praca marzeń, no bo tak trzeba to nazwać, czeka na niego w Legii Warszawa. W każdym razie Gonzalo Fejo trenerem Legii Warszawa to jest informacja absolutnie szokująca w tym momencie, a jednocześnie bardzo intrygująca, no bo nie mamy wątpliwości co do tego, że trenerem jest niezwykle ciekawym. To połączenie takiej portugalsko-polskiej szkoły trenerów, natomiast mamy wątpliwości właśnie co do jego takiej mentalnej wytrzymałości. Czy on wytrzyma presję związaną z zainteresowaniem i oczekiwaniem wyników, jakie są przy Łazienkowskiej. Więc no, to będzie na pewno intrygująca końcówka, jeśli chodzi o Ekstraklasę. Z tego co wiem, takie rozmowy zamykające sprawę Gonzalo Fejo w Legii, czy potwierdzające je, były wczoraj. I nie wiem też, a mam takie sygnały, czy nawet nie wyniki przesądziły o losie Kosty Runiajicia, a między innymi też ten wywiad w Canal Plus po spotkaniu Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok, kiedy
Wydaje mi się, że Kostar Uniahić dość mocno sygnalizował takie osłabienie drużyny, trochę zrzucenie, mam wrażenie, odpowiedzialności ze swoich barków, ale o to trzeba by pewnie zapytać działaczy. Dzisiaj o 11:00, po tym już jak Łukasz Olkowicz podał tę informację, że Uniahić zostanie zwolniony, no to odbyło się w LTC takie spotkanie i z tego co słyszę, ono przebiegło w takiej cywilizowanej, dobrej atmosferze. Wiceprezesa Wojciecha Herry z całym sztabem, oczywiście na czele z Uniahiciem, pożegnano Kostę, no i wtedy już pojawił się, widziałem u nas też na ekranach, ten komunikat oficjalny, że Uniahić żegna się ze stanowiskiem trenera Legii jako jeden z najdłużej notabene. To też jest ciekawe, pracujących szkoleniowców w tej burzliwej dekadzie, może nawet więcej, Legii, która była tak przepasana, mam wrażenie, dużymi sukcesami, bo wielokrotnie mistrzostwem Polski, ale jednak sporymi zawodami, jeśli chodzi o europejskie puchary. Teraz było nieźle lub bardzo dobrze, jak mecze z Aston Villą w europejskich pucharach, ale wszyscy widzą, że mistrzostwo Polski no chyba już odjechało. Są te nadzieje, ale no, mecz z Rakowem, który też pewnie mocno zastanawia się nad swoimi rotacjami w sztabie szkoleniowym, czy robić już je teraz po sezonie, a może czy w ogóle, to jest też inna historia, bo słyszę, że nawet jeśli Szwarga zostanie, to być może w sztabie szkoleniowym Rakowa dojdzie do wielu zmian, bo tutaj szukają też jakichś przyczyn, jeśli chodzi o jakość tej pracy w Rakowie Częstochowa. Natomiast ten mecz sobotni no jawi się dzisiaj, no sami przyznacie pewnie dyskutując później w programie, jako jakiś no, mega hit z wielu względów. Szwarga, jego praca na szali, jeżeli zostanie. Gonzalo Feio wracający do klubu, gdzie on przecież pobił się z kierownikiem drużyny. No przecież medialnie Legia nie mogła wybrać lepszego zmiany trenera. To jest jakieś ekstremum. Już widzę, że cały czat żyje starcie, takie zdjęcie krąży Josue w tym ochraniaczu bokserskim na głowę. Czy to będzie czyszczenie szatni ze strony Gonzalo Feio, ale tak poważnie, no my jako dziennikarze na tematy narzekać nie możemy, leżą one w tym momencie na ziemi, no bo to starcie Rakowa jest wielopoziomową ciekawostką, to tak delikatnie rzecz ujmując, więc już otworzyłem mnóstwo tych wątków do rozmowy i do dyskusji, no ale fakty są takie, że no na 99%, 99,9 Gonzalo Feio jutro ogłoszony trenerem Legii Warszawa, już pracował w tym klubie, jak teraz widzimy na obrazku, jako taki młodszy, może też z nieco ujemnym dorobkiem kilogramów Feio, mi też by się przydało, notabene, ale wraca do klubu, który zna, dostaje niewątpliwie ogromną szansę od losu. To jest ogromna szansa dla Gonzalo Feio, który sobie nagrabił na poziomie klubów, na poziomie Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej, a Dariusz Mioduski wyciąga w tym momencie do Gonzalo Feio rękę i oni obaj mogą sobie pomóc, ale obaj, też myślę tu o dyrektorze sportowym Jacku Zielińskim, mogą sobie mocno zaszkodzić, bo jeżeli ten projekt nie wypali, a nie daj Boże nie wypali też na takim odcinku obyczajowym, bym powiedział, bo wyobraźcie sobie, że Feio coś odwala przy Łazienkowskiej, no to tutaj konsekwencje będą mogły dotyczyć nie tylko samego Portugalczyka, więc no niezwykle ciekawy ruch ze strony warszawskiego zespołu, ze strony Dariusza Mioduskiego, ze strony Wojciecha Herry, ze strony Jacka Zielińskiego. Ekscytujący czas nas w Ekstraklasie czeka, tak jak już tych emocji byłoby mało. Tomek, nie wiem, czy to jest odpowiedni czas, czy już znamy, czy ty znasz tyle szczegółów, natomiast tutaj pojawiły się od kibiców Legii na czacie pytania, czy wiadomo może coś w sprawie sztabu Gonzalo Feio, czy coś w tej sprawie zostało już może ustalone, bo to też jest ciekawi. Nie wiem, jak będzie wyglądał sztab, natomiast no, też ciekawą informacją, no bo zacząłem się zastanawiać, czy być może ta szansa to nie jest coś takiego, że albo ją chwytasz bardzo szybko, albo się żegnamy też szybko, no to dopytałem, czy jest jakaś w ogóle taka opcja, że ten kontrakt Gonzalo Feio mógłby obowiązywać tylko do końca
sezonu i usłyszałem, że nie, że bez przesady, że to nie będzie jakiś taki krótkoterminowy projekt, że Fejo wlatuje z wiadrem wody jako strażak i ratuje sytuację albo się żegna ze swoją wielką życiową szansą, bo ja tak to w tym momencie widzę. Ten kontrakt będzie dłuższy, to tyle mogę w tym momencie zdradzić. Nie? Mignęło mi Inaki, Assis i ktoś jeszcze. Znaczy to ja tylko uzupełnię, bo teraz w tym momencie miał się rozpoczynać trening właśnie piłkarzy Legii Warszawa, który dzisiaj poprowadzą asystenci. Tak, Piotrek Kamieniecki z TVP informował, że Assis, Małecki i Trukan zostają w Legii. Trzeba też pamiętać, że to nie byli członkowie sztabu typowo zatrudniani przez Kostę Runiajicia. Aleksander Rogić dostał ofertę życia w trakcie ostatnich wakacji i wyjechał z Warszawy. Stergios Fotopoulos dostał też ofertę życia z Ludogorca Razgrad i też wyjechał. I tak naprawdę Kosta, jak przyjeżdżając do Warszawy, wziął ze sobą tych dwóch trenerów, no to oni w trakcie tej kampanii się już z Legią pożegnali. Więc tak naprawdę asystenci Małecki, Assis i Trukan to są asystenci zatrudniani przez Legię, no i oni mają tu być na lata. I akurat no, co do ich jakości to nie ma najmniejszych wątpliwości, przynajmniej ja nie mam, ale no, nie będę zdziwiony, jak Gonzalo Fejo ze dwóch takich bliskich współpracowników swoich to będzie chciał tutaj sprowadzić. To myślę, że dowiemy się wszystkiego na tej konferencji prasowej środowej, którą zapewne będziemy transmitowali, no nie ma innej opcji, będziemy ją też od razu omawiali, więc no tak jak mówię, ogromne wyzwanie przed samym Portugalczykiem, no bo on musi ogarnąć końcówkę sezonu, musi ogarnąć pewnie też ten mental drużyny, pewnie swój, tak samo trzymać te nerwy na wodzy, a tak jak mówię, no Raków Częstochowa ma od razu naprawdę bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę. Też dosłownie słówko jeszcze o tej sytuacji z Kostą Runiajiciem, bo zobaczcie, no mimo wszystko ta degradacja jakichś relacji nastąpiła dość szybko, bym powiedział, no bo jednak Kosta Runiajić taki... Mi się on bardzo podoba, jeśli chodzi o sposób jakby bycia. To jest taki trener na wysokim poziomie, dobrze się z nim rozmawia, on rozumie te komunikacje. Natomiast jak najwidoczniej ta komunikacja gdzieś z dyrektorem sportowym Jackiem Zielińskim zaczęła się rozjeżdżać. Miniony sezon zakończony wicemistrzostwem i Pucharem Polski, no to uznano jako sukces. Początek też bardzo dobry kolejnego, no bo jednak awans i pokonanie Aston Villa, no to jest... coś, czego trzeba powiedzieć, no nikt się nie spodziewał, zwłaszcza tego zwycięstwa z jedną z najsilniejszych ekip Premier League. Natomiast później zaczęło, wydaje mi się, dziać naprawdę coraz więcej takiego złego. Chyba na tym polu transferowym bardzo mocno się panowie przestali dogadywać, a niejaki Kendrin Zyba to chyba taka kość niezgody ostateczna. I mówiąc właśnie o tych wypowiedziach różnych Kosty, takich delikatnych szpileczkach bym powiedział, no to ta rozmowa w Canal Plus, no ja nie chcę powiedzieć, że ona w 100% przesądziła, ale moim zdaniem ona była też takim chyba sygnałem dla szefów Legii, że no poziom dogadywania się już jest taki, że Kosta sobie, a my chyba sobie i trzeba tutaj reagować. Ta reakcja jest szokująca, no bo chyba nikt się nie spodziewał. Te zmiany jeszcze teraz na ostatniej prostej sezonu postrzegasz jaką taką trochę za wszelką cenę chęć ratowania chociaż europejskich pucharów, bo pewnie mistrzostwo to już jest rzecz w kategoriach cudu rozpatrywana w kontekście Legii, ale jednak ta kwestia być może pieniężna też tutaj odgrywa bardzo istotną rolę, żeby jeszcze powalczyć za wszelką cenę europejskie puchary? Nie, Maciek, 100%. No, Legia Warszawa bez europejskich pucharów to jest Legia Warszawa bez, nie wiem, takich najdroższych, powiedziałbym, klejnotów na szyi, chcąca wystawić na przykład jakiegoś swojego reprezentanta na wystawny bal, dobrze też na nim zarobić. Nie ma europejskich pucharów, to nie ma wpływów tych bezpośrednich z UEFA, ale nie ma też wpływów ze sprzedaży zawodników. No, na czym zarobiła Legia w tym sezonie najwięcej? Okej, na przebiciu się do fazy grupowej, ale jednak na sprzedaży zawodników. Ernest Mucci z Ekstraklasy kosztowałby pewnie z 2 miliony euro. Ernest Mucci z europejskich pucharów owinięty w to sreberko błyszczące golami pięknymi za Aston Villą kosztował 10 milionów euro. I to jest ta różnica. Legia bez tego okna wystawowego no po prostu straci ogromne wpływy finansowe i nie mówię tutaj tylko o wymiarze sportowym, ale jednak tym właśnie transferowym. Tak zwany ten window shopping,
jak 50 Cent chociażby śpiewał kiedyś, to jest uprawiany bardzo mocno przez zachodnie kluby, a takim właśnie oknem wystawowym są europejskie puchary. Co do tego nie ma wątpliwości. Zadaniem numer jeden Fejo w tym momencie nie jest jakieś układanie i planowanie lata. Fejo ma zapewnić Legii europejskie puchary, co dzisiaj już jawi się jako ekstremalnie trudne zadanie, patrząc też na terminarz Legii od Rakowa zaczynając, ale później tych przeszkód jest jeszcze po drodze naprawdę bardzo dużo, więc no zobaczymy, jaki będzie odbiór. On po prostu też ryzykuje, bo jeżeli zacznie tymi kilkoma, ile jest? 7 kolejek, jeśli się nie mylę, nie chcę się pomylić w tym momencie. Tak. Gonzalo Ferreira był w 7 kolejkach, jak przyszedł do Motoru Lublin, który przecież wtedy strasznie dołował, bo sprawdzałem 14 punktów. Tak, on miał zły początek, a później to poukładał. Naprawdę... Więc wiecie, jacy są też kibice, jakie są media w stosunku do tych największych klubów. Nie masz taryfy ulgowej. Jeżeli nie zapewnisz europejskich pucharów, jeżeli będziesz... Jeżeli nie dasz takiego impulsu od razu na początek, to kredyt twojego zaufania natychmiast stopnieje, więc Fejo też wie na pewno, jestem przekonany, że na co się pisze, ale takiej sytuacji, takiej okazji no po prostu nie możesz przepuścić, musisz ją chwycić, to jest w pełni zrozumiałe. Ja też bym tak zrobił w jego przypadku. Może zrobić dużą rzecz, może osiągnąć i zyskać wiele, natomiast niewątpliwie jego sytuacja w tym momencie jest trudna. Wystarczy spojrzeć na tabelę, dlaczego jest tak skomplikowana. Więc tak jak już wspomniałem, no my tylko możemy się oblizywać, możemy zasiadać do tego stołu, na którym po prostu leży tona emocji związana z meczami w Ekstraklasie. Będzie się działo naprawdę wiele do końca sezonu. To jeszcze jedno pytanie, które też przewija się często, Tomek, przez czat i tutaj prośbę od naszych użytkowników, aby zadać tobie takie pytanie. Czy w ogóle w momencie, kiedy Legia decyduje się na zmianę trenera, nazwisko Papszon było w grze? Czy po tym, kiedy wybrano Kostę Runiaicza, to Marek Papszon już tak powiedzmy został przez Legię, przynajmniej dopóki rządzi Jacek Zieliński, skreślony, czy po prostu nie brany pod uwagę? Nie było czasu, to też będzie na pewno ciekawe. Chętnie też nad tym popracuję. Tak, zrobienia takiej głębszej po prostu analizy. To jest news sprzed 50 minut pewnie gdzieś o tym, że Fejo zostanie trenerem Legii Warszawa. Nie było czasu zadać i przeanalizować sytuacji, czy w ogóle zastanawiano się nad Markiem Papszunem, nie wiem, może Maciejem Skorżą, który z tego, co ja słyszę, nie chce po prostu pracować w tym momencie w Polsce. To jest mało prawdopodobne i żadna nazwa klubu nie jest dla niego jakimś specjalnie dużym magnesem. Czy ktoś może inny, czy od razu było gdzieś ustalone, może już wiele tygodni temu wpisane na listę pod cyferką 1, że to będzie Gonzalo Fejo w razie czego, no bo każdy roztropnie myślący dyrektor sportowy czy pion sportowy klubu, myślę, który traci tak dużo punktów na przestrzeni sezonu, bo pamiętamy tragiczny październik, ale szczerze mówiąc Legia gdzieś odbiła się na chwilę, ale ten kryzys punktowy właściwie no, nigdy nie został zażegnany w 100%, więc myślę, że Jacek Zieliński jako roztropny człowiek i cały ten sztab, no bo tego nie możemy mu na pewno odmawiać, musiał taką listę stworzyć, a być może poczynił już wstępne rozmowy. Ja tak jak mówiłem, no to jest takie moje mocne domniemanie. Ja nie wiem, czy Fejo tak gwałtownie wtedy zrezygnował z Motoru, bo już czekał w blokach na Legię. To może jest za daleko idące stwierdzenie. Natomiast może chciał jakoś sobie wyczyścić tę drogę do zatrudnienia w Legii. Ja tego nie wiem, ale no... Nie wiem, czy to warto łączyć, no bo jednocześnie przecież Motor cały czas jest w grze o promocję do Ekstraklasy, więc trudno być może mu było też z tego zrezygnować w takim ciągu zdarzeń, że ja sobie poczekam na zwolnienie Runiaicza, a tu porzucam projekt, który może mi dać naprawdę niezwykle dużo rozgłosu i takiej satysfakcji zbudowania mojego nazwiska. W każdym razie no nie wyobrażam sobie, żeby Zieliński... żeby jego współpracownicy nie stworzyli sobie listy i nie wylali takiej pierwszej podlewki pod może fundamenty dopiero zatrudnienia kogoś nowego kilkanaście dni temu. Natomiast no, z tego co wiem, no to Fejo pojawił się w klubie wczoraj i ta sprawa została z nim właściwie domknięta w poniedziałek po to, żeby już wyczyścić sytuację z Kostą Runiaiciem dzisiaj rano. Pewnie teraz trwają przygotowania też tego
działu komunikacji, marketingu, samego FEJO na jutrzejszą konferencję prasową, która będzie wydarzeniem samym w sobie. To jeszcze ostatnia kwestia, bo tutaj już wiele razy padło nazwisko Zieliński, nazwisko dyrektora sportowego. Dla ciebie to jest bardziej taka osobista decyzja dyrektora sportowego Legii o zatrudnieniu Gonzalo Fejo, czy bardziej taka ogólnoklubowa, czyli właśnie włączony został w to Dariusz Mioduski, prezes Herra, czy to jest taki jednoosobowy pomysł bardziej Jacka Zielińskiego? Co sądzisz o tym? Co, mam sekundkę, tylko spojrzę, bo jakieś tu informacje. To jeszcze tylko ja może w takim razie, kiedy ty sobie coś sprawdzasz, to poinformuję. Że Legia już przekazała taką decyzję, iż o godzinie 10 jutro zostanie zaprezentowany nowy szkoleniowiec, więc prawdopodobnie ta konferencja z Gonzalo Fejo na 99,9 jutro 10 kwietnia o 10. No to wszystko jest właściwie jasne. Jakie było pytanie? Pytanie było takie, czy to jest bardziej jednoosobowy pomysł Jacka Zielińskiego, czy taki bardziej rozłożony na różne władze w klubie, czyli prezes Mioduski, prezes Herra i dyrektor Zieliński, ten pomysł Gonzalo Fejo, no bo to jest jednak takie mocne wejście. To moja opinia, nie informacja, bo jutro dowiemy się już na pewno więcej na temat tego całego procesu decyzyjnego, ale wyobrażam sobie, że jednak Zieliński zdecydował, natomiast to nie było tak, że on nie usiadł ze swoimi ludźmi i przedyskutował sytuacji. W poniedziałek zawsze w LTC, no bo oni tam po prostu pracują na co dzień. Tam są biura też klubu. Jest taka analiza wewnętrzna w Legii Warszawa po konkretnych meczach, po kolejnych spotkaniach bez względu na to, jakie są wyniki. I z pewnością taka analiza została przeprowadzona wczoraj. No nie wyobrażam sobie, że właśnie po tym poniedziałku, gdzie spotkał się pion sportowy, nie wiem, Jacek, przepraszam, dyrektor Mozyrko, czy dyrektor Zieliński, czy wiceprezes Herra, raczej nie sądzę, że osobiście Dariusz Mioduski, on tutaj mocno usunięty w cień, ale gdzieś może na jakiejś wideokonferencji, na telekonferencji, do takiej rozmowy nie doszło. Dobijają się chyba kolejni rozmówcy do ciebie, więc będziemy powoli kończyć. Tomasz Włodarczyk, który dzisiaj jako pierwszy poinformował, że Gonzalo Fejo będzie nowym trenerem Legii Warszawa. Dziękujemy bardzo. Mamy otwarte wiele wątków, panowie, i tak naprawdę... Proszę, to ja tylko uzupełniam to pytanie. To Gonzalo Fejo to decyzja absolutnie Jacka Zielińskiego, w sensie to jego był pomysł, no ale tak jak Tomek tu słusznie zauważył, no musiał jednak uzyskać też zielone światło w innych miejscach, bo trzeba pamiętać, że no Kosta Runiajić ma jeszcze kontrakt ponad dwuletni. No i z punktu widzenia finansowego, no to też jest ważne. No przecież to nie jest tak, że można sobie jakoś to samemu podejmować decyzję. Tak mi się przynajmniej też wydaje, ale w każdym razie to o czym Włodar mówił, no to Jacek Zieliński wymyślił Gonzalo Fejo. To też będzie ciekawe starcie osobowości. Mam wrażenie, że zupełnie inny temperament ma Jacek Zieliński, a zupełnie inny Gonzalo Fejo. Natomiast otworzyliśmy tutaj naprawdę wiele wątków, ale tak rozpoczynając może jednak od zwolnienia Kosty Runiajicza, bo do Gonzalo Fejo oczywiście też sobie przejdziemy. To w którym momencie, twoim zdaniem, Paweł, zaczęła się taka równia pochyła Kosty Runiajicza? Bo to jest przecież trener, który zeszłego lata był nawet łączony z pracą w Bundeslidze i wtedy myślę, że kibice Legii takim największym zagrożeniem nie było to, że klub będzie chciał zwolnić Kosty Runiajicza, tylko że Kosta Runiajicz powie w Legii, wiecie co, ja dostałem bardziej atrakcyjną ofertę i chciałbym odejść. Było przecież przedłużenie kontraktu z Kostą Runiajiczem, był awans do europejskich pucharów do fazy grupowej, była taka bardzo efektowna gra, natomiast w którym momencie zaczęło źle dziać się w Legii Warszawa? Czy to jest jeszcze jesień, końcówka jesieni być może, czy przygotowania zimowe, może transfery wychodzące, może początek wiosny, jak ty to widzisz? Wydaje mi się, że ten październik 2023 to był ten moment, kiedy coś zaczęło się dziać i w ogóle tak jak patrzę na całą historię Kosty Runiajicza, to myślę, że ona jest bardzo podobna do tego ostatniego meczu z Jagiellonią Białystok, czyli początek dość taki niemrawy, choć nic poważnego się nie wydarzyło, bo pamiętamy jak Legia grała na początku za Kosty Runiajicza, raczej nie były to zbyt atrakcyjne mecze, choć udawało się je przepychać. Później był ten wzrost i ten wzrost trwał do, myślę, że nie wiem, do meczu z Pogonią Szczecin, tego szalonego 4-3, to może jeszcze chwilę później. Górnik Zabrze, tak. Pogoń była na koniec września, dobrze każe? Tak. Czyli ten wrzesień to był taki pik chyba, bo było 3-2 z Aston Villą i tak. 4-3 w dziesiątkę 3-2 z Górnikiem Zabrze i tak dalej, więc później i
od października było jednak było bardzo słabo. To początek, nie wiem, drugiej połowy z Jagiellonią, tak, kiedy Jagiellonia już zdominowała Legię, tak nawiązując do tego ostatniego meczu. No i ostatnio znowu jakieś tam małe odbicie, ale to jest to, o czym Włodar mówił. Czyli te, po prostu się gdzieś tam no, te wizje zaczęły różnić trenera i dyrektora sportowego. No i po prostu no, te drogi zaczęły się rozjeżdżać. Tutaj widzimy, zaraz tobie Dawid oddam głos, natomiast widzimy tutaj bilans Kostruniejcze w Legii Warszawa. 85 meczów, 47 zwycięstw, średnia punktowa 1,89. 85 meczów jako trener Legii Warszawa. Powiem szczerze, że naprawdę to jest taka informacja no, poniekąd nawet szokująca, że trenerem, który jako ostatni poprowadził większej liczbie meczów Legii Warszawa, zgadnijcie, który trener był? Jan Urban? Henning Berg, 97 meczów. Jan Urban poprowadził Legię w 80 spotkaniach podczas tej kadencji między 2012 a 2013. Jeszcze tam była kadencja 07-10. To ale to jeszcze musielibyśmy się cofnąć. 85 meczów Runiajcz, 20 Wukowicz, 11 Gołębieski, 55 Michniewicz, Wukowicz 66, więc naprawdę to jak na standardy Legii Warszawa, bo one też nie są zbyt zawieszone, ta długość pracy, to trochę popracował Kosta. No, dostał takie pytanie, Runiajcz. Pamiętam na tej konferencji powitalnej, Kosta Runiajcz, że trenerzy no, 2 lata kontrakt, no ale 2 lata to tutaj ostatnio no, żaden trener nie spędził 2 lat. I tutaj Runiajcz no tam mówi, no rozumie, tak, patrzył na to, ale teraz klub jest w zupełnie innym miejscu i tak dalej. No tych 2 lat też w sumie nie wypełnił tego pierwszego kontraktu, który podpisał. Transfermarkt na czas na stanowisko określa jako 649 dni, a Henning Berg był 654, czyli to jest taka ostatnio długa mniej więcej kadencja. Jeżeli kalendarz, no to już dobra, czas zwalniać. Czy ty też masz takie samo spojrzenie jak Paweł właśnie, że ta jesień to już był taki czas, kiedy źle zaczęło się dziać w Legii Warszawa? Oczywiście, bo Kosta Runiajcz, to wielokrotnie mówiłem tutaj na antenie, nie potrafił wyjść z tego kryzysu, tylko w momencie, kiedy wydawało się, że Legia zaczęła wyglądać lepiej, no to przecięto i to jest dla mnie największe zaskoczenie, bo gdyby Kosta Runiajcz wyleciał po Moldę, nie wiem, na koniec roku, kiedy była ta porażka z Krakowią, taka też dosyć brutalna, gdzie Legia się osunęła w tabeli wówczas za Lecha Poznań chociażby i tą czołową ekipę była chyba na 5. miejscu, Legia wówczas nawet za Rakowem Częstochowa, który miał jeszcze mecz mniej, no potem to, co Paweł powiedział, też widzę, wpuszcza, no to był moment, kiedy zwalniać. Teraz nagle wygrałeś po dobrym, zagrałeś po tym meczu z Górnikiem Zabrze, dobre spotkanie, najlepsze w tym roku, Piast Gliwice, okej, wygrałeś, chociaż na trybunach było gorąco, no i teraz remis z Jagiellonią Białystok, który, umówmy się, no miał prawo się zdarzyć, Jagiellonia potrafiła na Lechu 3-3 wyciągnąć i w tym sezonie to jest czołowy zespół, no wiadomo, no to był ostatni moment, kiedy Legia o to mistrzostwo mogła walczyć. Ja jestem ciekaw, kiedy się zaczęły te negocjacje z Gonçalo Feio, bo zaczynam tak sobie łączyć fakty, że ta plotka o tym, że Gonçalo Feio w Lechu, to mam dziwne wrażenie, że to nie było przypadkowe teraz w tym momencie. Oczywiście wiem, że część tej plotki powstała na pewnych grupach na Twitterze i to chyba mogę zdradzić, ale wiem, że przecież tak ligowiec o tym pisał, no to on na tych grupach nie był, tylko to też się wzięło skądś i zastanawiam się, czy to też nie była taka próba na Legii. Z czyjej strony? Ze strony Gonçalo Feio? Czy... No ja bym się nie zdziwił. No, różne tak, rzeczy, ja pamiętam, że Gonçalo Feio bardzo chciał pracować w takim klubie jak Lech Poznań czy Legia Warszawa. Sam mi o tym osobiście wspominał, kiedy był tutaj raz u nas w studiu, że to jest jego marzenie. Tylko zobaczcie, jak ja spojrzałem na CV trenera Gonçalo Feio i byś ukrył to zdjęcie, i byś mi pytał, kto to jest, ten powiedział, nie no, to jest niemożliwe, że taki trener idzie do Legii Warszawa. Nie wiem, czy oprócz Dejana Klafuricza gość z takim CV kiedykolwiek przychodził do takiego klubu. Romeo Jozak, Dan Klafuricz, tak, to były 2 nazwiska. No Marek Gołębieski wcześniej też raczej. Ale to była opcja taka wyjazdowa. Aleksander Wukowicz też nie miał na początku osiągnięć trenerskich. Oczywiście był legendą piłkarską, ale gdybyśmy spoglądali ale to mówimy tak, ale później ja patrzę, oglądam się na wschód Polski, Białystok, Adrian Siemieniec, no prowadził Jagiellonię 2-3. Ale to jest Jagiellonia jednak, a nie no dobra, no ale dzisiaj jest po prostu liderem ekstraklasy. Nie była nigdy. I to, że patrzymy, że ktoś ma ładne CV, tak, to dużo znaczy, to wiele znaczy, ale kiedyś jeden z trenerów mi powiedział, że kiedy wchodzisz do szatni, to przez pierwszy tydzień piłkarze już widzą, jakim jesteś trenerem, jakim jesteś człowiekiem, no i to jest klucz. To będzie ciekawe. To też jest ciekawe, bo mówisz o tym CV i tutaj widzimy Gonçalo Feio. No, się, no to jest... Jedyna samodzielna praca tylko jako pierwszy szkoleniowiec. Czyli trenera motoru... który... Znaczy, to nie jest trener, który samodzielnie poprowadził choćby jeden mecz w Ekstraklasie. On ma wprowadzić Legię do europejskich pucharów, a jego największym sukcesem w trenerskiej karierze to jest wygranie barażu w drugiej lidze. Okej.
To jest inaczej. Gonzalo Feijo, wiemy, jak Paweł Grycman się zachwycał szkoła trenerów. Każdy rozumie ten wybór, bo to jest jeden z najbardziej utalentowanych trenerów. Tylko on tego doświadczenia nie ma. Jeśli ja potem słyszę, że niektórzy rozważają Dawida Szulczka, ale on na przykład nie ma doświadczenia w czołowych klubach, no to tu Legia idzie wabank. I to, co powiedział Tomek Wodarczyk, nasz redaktor naczelny, że to jest ruch wabank. Albo z tym Legia wejdzie do pucharów, będzie to fantastyczny ruch, albo wszyscy toną. Ja uważam, że trochę Gonzalo Feijo może tylko na tym zyskać, a nic nie. Ale to ja nie mówię teraz Gonzalo Feijo, to jakby mi to też zaproponował. To też bym to wziął i też bym mógł tylko zyskać. No co ma Gonzalo Feijo do stracenia? Tak jak Mariusz Rumak. A zresztą Mariusz Rumak to doświadczeniem bije na głowę cię Gonzalo Feijo, jak już mamy oczywiście rozmawiać w takich aspektach. Zresztą też się zastanawiam, czy Legia, pamiętam takiego trenera jak Sapinto, no to wydaje mi się, że to może być podobny kasus, jeśli chodzi o... Ale Gonzalo Feijo chociaż coś wygrał, bo te baraże, a Mariusz Rumak no, zero tituli. No to prawda. No czy wiesz, no wygranie barażu w dwawica Mistrzostwa Polski, to możemy dyskutować jednak, co jest tutaj na wyższym pułapie. I też nie, mówię, no to oczywiście pół żartem, pół serio. Tak, presja w Legii Warszawa, bo też jestem tego ciekaw. No jednak presja w Motorze Lublin była, no powiedzmy, duża, albo stosunkowo duża, a presja w Legii Warszawa, jak przegra Gonzalo Feijo na Rakowie, no to się pętla będzie zaciskać, a następny mecz ze Śląskiem Wrocławiem. Ale to jeszcze nie został zaprezentowany, to pętla dobra, ale... jeszcze się nie będzie zaciskać. Dobra, ale tutaj... Tam jeszcze brakuje, wiesz co, między 14 a 16, 14-15 chyba, Gonzalo Feijo był asystentem w sztabie szkoleniowym Henninga Berga. Zgadzam się, to jest Maciek Kędziorek. Tego też tam brakuje, on zbierał szlify właśnie i w Legii, zbierał szlify w Rakowie, zbierał szlify w Wiśle Kraków, teraz prowadzi sam. Tak, to jest Legia, podjęła bardzo duże ryzyko, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Sam jestem ciekaw, jak to się wszystko potoczy, ale mówię, no dla mnie to Gonzalo Feijo może tylko tutaj zyskać. On tutaj tak, to ogólnie, tak patrząc holistycznie na całą tę sytuację, ten ruch da się zrozumieć. Paweł Grycman używa tego tak, słowa, holistycznie. Ładnie to tak jeszcze zobrazowałem. Da się ten ruch zrozumieć, da się to wytłumaczyć. Ja po prostu patrzę na dzisiaj na suche fakty też, że to jest mega ryzyko dla Legii Warszawa, gdzie gość wchodzi do szatni pełnych, no, dużych postaci, dzisiaj Artur Jędrzejczyk, Josue, no piłkarze, którzy też osiągnęli zdecydowanie więcej z tą Legią Warszawa. To jestem bardzo ciekawy, jak takie zderzenie będzie miało miejsce. To, co powiedziałeś, już po tygodniu będzie wiadomo, czy Feijo kupi kwestia poukładania sobie relacji. I jeszcze jedna sprawa. Wydaje mi się, że przyjście Gonzalo Feijo oznacza to, co mówiliśmy tydzień temu. Absolutną rewolucję w Legii Warszawa, jeśli chodzi o letnie okienko transferowe. Moim zdaniem to jest koniec Josue w Legii. Nie wyobrażam sobie, żeby teraz takie dwie postacie funkcjonowały, że to będzie absolutne przedefiniowanie tego projektu. I ktoś, kto się zdecydował dzisiaj na taką zmianę, a Jacek Zieliński, o tym mówiliśmy. Koster nie chciał Josue w Legii. Jacek Zieliński nie chciał Josue w Legii. Tak uważam. Więc dzisiaj moim zdaniem Josue nie zostanie dłużej w Legii. Takie dwie postaci nowego projektu powiedzieć wokół. Rodacy. A dlaczego uważasz, że nie mogliby funkcjonować wspólnie? Że no bo wydaje za mi się, dwie mocne znaczy, no jeśli w tym momencie, osobowości? Gdzie Legia cały czas ma szansę na europejskie puchary, przecinasz temat. No bo mówmy się, no to do ile jest punktów do Lecha Poznań? 3 albo 4. 3 punkty do Lecha Poznań. Masz bezpośredni mecz, gdzie grasz teraz z Rakowem, ze Śląskiem Wrocław w następnej kolejce i gdzie Legia wygląda ostatnio nieźle. Jeśli to przecinasz, to kończysz ten projekt w tym momencie. Bo ja moim zdaniem to spokojnie mogłeś poczekać do lata. Czy Koster nie dzisiaj to był absolutny brak pewności gry w europejskich pucharach? Dla mnie nie. Dla mnie to cały czas jest realna gra w europejskich pucharach. A jeśli stwierdzono, że przecinamy ten temat, to już dzisiaj reagujemy. Chcemy europejskich pucharów, ale nie chcemy już Kosturniejcza w tym momencie. Zanim połączyliśmy się z Włodarem, to Paweł taką tezę postawił, że jego zdaniem Kosturniejcz dostał szansę na wyjście z kryzysu. Oczywiście. To tobie się z tym zgodzi? Ale zobacz, no ja mówię o momencie. No dzisiaj Legia wyglądała nieźle. No słuchaj, 7 punktów w 3 meczach. No to gdyby Legia tak punktowała, moim zdaniem... Był dzisiaj zalążek, że Legia z tego kryzysu wychodzi. I w tym momencie, kiedy pierwszy raz widziałem od października, że Legia z tego kryzysu wychodzi, to skasowano to. Ale to możemy też, odbijając do Gonzalo Feijo, no to Motor Lublin też nie był w jakimś wielkim kryzysie, kiedy Gonzalo Feijo tam po prostu podał się do dymisji i ta dymisja została przyjęta, więc mam wrażenie, że te rozstania... Oczywiście nie są podobne, bo Gonzalo Feijo sam wyszedł z inicjatywą, że oddaje się do dyspozycji zarządu i daje w ręce prezesa klubu decyzję o tym, czy będzie dalej pracował, czy nie. Tutaj Kostaruniej został po prostu zwolniony, tak? Została rozwiązana umowa z Legią, więc no to są jakieś takie małe gdzieś tam... Ja widzę małe wspólne mianowniki pomiędzy tymi sytuacjami, więc no i to co Samuel też pisze, piłkarze nie jeden raz poszli za trenerem Feijo w ogień i to wydaje mi się, że to też jest trener, który po prostu w drużynie jest w stanie zbudować oczywiście właściwą energię, odpowiednie relacje.
relacje i poukładać to sobie tak, jak być powinno. No trudno mi mówić, czy Josue będzie dobrze współpracował z Gonzalo Fayo, czy nie, bo wydaje mi się, że obaj panowie to nigdy w życiu ze sobą jeszcze nie rozmawiali. Więc po prostu... może być tak, że Gonzalo Fayo pozna Josue, zobaczy na treningach, jaki to jest piłkarz i powie, kurczę, przydałby się na kolejny sezon. No ale Jacek Gnieński powie, że tego nie widzi, no to kto ma wyważyć? Wydaje mi się, że to jeszcze... Znaczy, nie, znaczy ja powiedziałeś, że klamka zapadła, a z tego co wiem, no to są rozważane za i przeciwko Josue cały czas. Tam żadna decyzja jeszcze nie została. Rozmawiamy, bo też, okej, ja się tu wszystko zgadzam, poukładany taktycznie, motor świetnie się oglądało. Przecież ten finał baraży, kiedy no właściwie oni mentalnie te baraże nawet wygrali i awansowali. Umówmy się, motor nie ma kadry, tak jak przez większą część sezonu motor był w barażach. Moim zdaniem motor nie ma kadry na to, żeby awansować do ekstraklasy. Ruch Chorzów to zrobił, wiemy, że to się da zrobić. Więc Gonzalo Fayo był tam mega postacią, zrobił mega robotę. I teraz jestem ciekaw, jak to się przełoży na Legię Warszawa, gdzie jest największa presja być może w Polsce, gdzie są mega postacie w szatni, gdzie on nie będzie największym człowiekiem, jeśli chodzi o te szatnie, bo wiedzieliśmy, że w Gonzalo... Ale on już tego też Dawid posmakował jako asystent. Jako asystent to jest jednak zupełnie inna para. Ale posmakował, w sensie widział te szatnie w tą z 14-15 roku, gdzie tam też było chyba jednak. Oczywiście, to jest... Ale jednak praca jako pierwszy szkoleniowiec, no tak, wyjście na każdą konferencję prasową, odpowiadanie twarzą za wyniki zespołu, to zupełnie co innego. Tak, to jest zupełnie coś... Asystentem, was też pytamy na czacie, ankieta Gonzalo Fayo w Legii, czy to jest świetny wybór, czy będzie się działo, a może fatalna decyzja. Jesteśmy ciekawi, jak wy to widzicie. Na razie że zdecydowanie odpowiedź będzie się działo. Natomiast jeśli macie też jakieś pytania do Dawida albo do Pawła, to oczywiście serdecznie zapraszamy w komentarzach. Będzie się działo. Słówko jeszcze. Ty byś kliknął też to, będzie się działo, ja też. Znaczy, bo to możesz rozumieć. Natomiast zanim dalsze tematy, to jeszcze chwila dla partnera naszego programu, którym jest catering Pomelo, czyli dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu, a na naszych widzów czeka specjalny rabat. Więcej znajdziecie w opisie naszego programu, tam zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszamy oczywiście do polubienia także tego wideo, do zostawienia subskrypcji na naszym kanale, tak jak Wodar wspominał, pewnie jutro też pokażemy konferencję prasową Gonzalo Fayo, która zaplanowana jest na godzinę 10:00. Szeroko to omówimy. Jak się tylko coś w futbolu ważnego dzieje, to zawsze informacje u nas na kanale znajdziecie. Więc warto suba zostawić. Właśnie, Gonzalo Fayo. Ale macie jedna rzecz, proszę bardzo. Juri tu dobrze pisze, że trener Fayo potrafi więcej mówić po polsku niż Kostaruniewicz. To już jest upgrade pewnie w tym kierunku. Gonzalo Fayo tak. Fluent tak, tak po polsku. U nas programu tutaj siedział na tym miejscu, ja siedziałem tutaj, a ty siedziałeś tak, tutaj. Dokładnie. Tak mi się wydaje, muszę odszukać gdzieś ten magazyn Ekstraklasy. W ogóle jakbyście mi powiedzieli z pół roku temu, że trenerem Rakowa będzie Dawid Szforga, trenerem Lecha Mariusz Rumak, a trenerem Legii Gonzalo Fayo, to jest nie do przewidzenia. Absolutnie, o ile jeszcze jedną tą zmianę można było powiedzmy zrozumieć w Rakowie. To, co się dzisiaj wydarzyło, to jest po prostu szok, bo to, co mówię, moment mnie najbardziej dziwi. To, że Gonzalo Fayo dostaje taką szansę, nawet jestem w stanie to zrozumieć. Tylko zawsze mi się wydawało, że Jacek Zieliński nie poszedłby po taki ruch. Ale jak widać, to, co się ostatnio działo w Legii Warszawa... Właśnie, wydawało się, że Jacek Zieliński po to został dyrektorem sportowym. Taki człowiek raczej bardzo wyważony i spokojny, że Legia w tym momencie będzie unikała takich nerwowych ruchów. Takich ruchów, które mogą tobie wypalić. Ale też są podjęciem pewnego ryzyka, że to jest właśnie przejście do trochę innego zarządzania, ale widać chyba, że ta kwestia europejskich pucharów jest po prostu zbyt istotna. No na pewno, ale też wydaje mi się, że trzeba spojrzeć na to też z innej strony. To ten ruch, zwolnienie Kosturniejcza, nie wydaje mi się, że to też jest znowu taki awanturniczy w kontekście wyników złych, tylko jestem przekonany, że Gonzalo Fayo został zaproszony raz, został zaproszony dwa. Panie Gonzalo, proszę pokazać swój projekt na Legię, pomysł na Legię. Wiemy, jak Gonzalo o piłce opowiada. Obstawiam, że przedstawił taki projekt na Legię Warszawa, że Jacek Zieliński spojrzał i powiedział, dobra, ja cię biorę. Bo to jestem przekonany, że on umie czarować o piłce. Zresztą Mariusz Rumak też moim zdaniem umie dobrze o piłce opowiadać, gorzej potem może z realizacją tego wszystkiego. Więc też trzeba spojrzeć na to, jaki terminarz ma Legia Warszawa. To jest ultra ważny terminarz, na którym można też bardzo dużo wygrać, o czym rozmawialiśmy. No bo Raków Częstochowa, Śląsk Wrocław, potem wyjazd do Poznania, być może dwukrotnie w kontekście powiedzmy Warty Poznań, bo też o tym dzisiaj mieliśmy rozmawiać, ale może to nie jest dzisiaj temat najbardziej palący, więc będzie ultra ciekawy, jeśli chodzi o taką końcówkę sezonu, bo każdy ma coś tutaj do ugrania. Jagiellonia może przegrać dzisiaj mistrzostwo, Śląsk jest cały czas w grze, Lech się utrzymał w grze o mistrzostwo, Legia dostała kolosalnego impulsu, Raków jest właściwie na deskach, ale może się podnieść, bo gdyby Dawid Szwarga znowu skasował Legię Warszawa, jak zrobił to z Lechem Poznań i jego piłkarze, to tutaj wszystko się może jeszcze w kotle zamieszać. I właściwie taki impuls dla szatni to jest nowe. Takie po tym meczu z Jagiellonią, gdzie
tu chyba się zgodzimy, Legia, z czym Paweł oglądałem prawdę futbolu z panem prezesem Bońkiem, no też powiedziałeś, że trzy zespoły walczą się o Mistrzostwo Polski, tak. Więc i taki ruch sprawia, że no wszyscy patrzą tą Legię, 8 sierpnia 2023. Będą z tego memy. Bardzo dobrze. Tutaj, o proszę, trwa pierwszy trening zawodników Legii, tak jak widziałem już ten wpis. Legia Fight Club, tak jest. I w tle trener Aleni Gonzalo Fejo, a Paweł Kłakno w tej białej koszulce. Natomiast 8 sierpnia 2022 w tym miejscu, gdzie ty teraz siedział, Gonzalo Fejo, ja siedziałem tu, gdzie teraz, a tam, gdzie Paweł siedziałeś, ty, Dawid, i dyskutowaliśmy o tym, co się dzieje w magazynie Ekstraklasy. 10 kwietnia, 3 lata temu, Maciej Skorża został trenerem Lecha Poznań, więc ten kwiecień... Zostanie widać, teraz, jeszcze raz, bo Włodar powiedział... Raczej nie 10 kwietnia. Raczej nie, znaczy, ale, nie, no, ale, w sensie ale wydaje mi się, że nie zdziwiłbym się, gdyby Piotr Rutkowski swoim pięknym niemieckim akcentem zadzwonił do Kosty Runiejcza i zapytał: Kosta, co tam u ciebie, jakie plany od lipca, ale o tym sobie jeszcze może porozmawiamy. Tak, do tego jeszcze przejdziemy, ale wiesz co, chciałem cię Paweł zapytać, bo ty przecież też komentujesz pierwszą ligę i motor na pewno widziałeś nie raz. Jakim trenerem takim czysto piłkarsko jest Gonzalo Fejo? Bo wokół niego jednak najwięcej takiego szumu w mainstreamie to się pojawia wokół tych zachowań pozaboiskowych, problemów, które były w motorze Lublin. Natomiast kiedy patrzyłeś na drużynę, no bo samodzielnie prowadził tylko motor Lublin, na drużynę Gonzalo Fejo, to jak ona grała, jaka to jest filozofia futbolu, jakie to jest ustawienie, jakie to są zadania dla zawodników, jak wyglądała piłkarsko drużyna Gonzalo Fejo? Każdy po prostu wiedział, jakie ma zadania. Ten poziom rozumienia gry przez Gonzalo Fejo i poziom przekazywania jego wiedzy jest bardzo, na bardzo wysokim poziomie to stoi. To, co Samuel pisał, jeżeli chodzi o kwestie taktyczne, to Gonzalo Fejo absolutnie jest trenerem, który i potrafi wygrywać mecze sposobem, ale potrafi też grać tak, że to rywal musi szukać sposobu. Prawda. Więc no jest trenerem, wydaje mi się, że też dość elastycznym, bo potrafi naprawdę, no on, nie oszukujmy się, w Lublinie miał też bardzo duży wpływ na to, jacy piłkarze tam trafiają, jacy piłkarze przychodzą do motoru i wskazywał, potrzebował pod konkretne profile i w ten sposób... Pod konkretne profile tu na przykład? Profil piłkarza pod Gonzalo Fejo. To wiesz, zależy od pozycji. Boczny obrońca musi zawsze się włączać, tak? Ale jak idzie, no ja tak na czynniki pierwszego nigdy nie rozkładałem motoru Lublin, jeżeli chodzi o aspekty taktyczne, no ale to jest zespół grający proaktywnie, to jest to piękne inne słowo, które dyrektor Grycman też i Marcin Dorna, dyrektor sportowy PZPN, wypowiadają w ostatnim czasie. To jest na pewno drużyna, która wie, kiedy ma iść do wysokiego pressingu, w którym momencie, jak nie wiem, jak rywal zagra, tylko że teraz mówię czysto hipotetycznie, że jak jest wprowadzona piłka na lewego obrońcę, to wtedy ruszamy do pressingu, jak na prawego, to nie ruszamy, tak? No takie różnego rodzaju rzeczy, które to widać, no widać jakieś takie automatyzmy, bo to motor i był drużyną, która potrafiła grać bezpośrednio, czyli zdobywać bardzo szybko teren w postaci tych podań cały czas takich w pionie, tak, czyli do przodu, ale też był drużyną, która potrafiła grać w ataku pozycyjnym, która potrafiła wymienić kilkanaście podań w trakcie akcji, choć to też nie jest taki zespół, który akurat, nie wiem, pod względem liczby podań chyba motor nie jest w czołówce pierwszej ligi i pod względem posiadania piłki również. No to jest po prostu trener, który potrafi dostosować ten swój pomysł też do piłkarzy. To też pewnie będzie musiał iść na pewne kompromisy, jeśli chodzi o to, bo dzisiaj kadra Legii wygląda jak wygląda. Ja sobie nie przypominam, żeby Gonzalo Fejo grał trójką z tyłu na przykład, tylko raczej grał czwórką z nominalnymi lewym obrońcą i prawym obrońcą, jak dobrze kojarzę, a to już jest w ogóle zmiana całkowita w Legii Warszawa. Tutaj ktoś ciekawy na czacie pisał, ja tego nie weryfikowałem, odnośnie Żeton pisze, Fejo siedział z Josue na kursie trenerskim i się znają, wymieniali się uwagami, pan Olkowicz w tekście o tym pisał, więc może zapytamy Łuko, jak będzie. Jeśli uda się połączyć detale, jakby kwestia jeszcze Josue, może to wyjaśnię, bo Josue ostatnio jest w bardzo dobrej formie, też trzeba to wziąć pod uwagę i dzisiaj na pewno Josue chce dać Legii wszystko, co najlepsze, wszystko, co możliwe, zostawić sobie jak najlepszą kartę przetargową na nowy sezon, tylko cały czas mam wrażenie, jak mówimy o tym, że Gonzalo Fejo nawet powie, że chce Josue, no to Jacek Zieliński może powiedzieć, słuchajcie, my tu chcemy budować nowy projekt wokół kogoś innego. Wiem, że to jest bardzo dzisiaj paląca kwestia, bo mamy starcie chyba dwóch
najmocniejszych takich charakterów w naszej lidze pod kątem też kontrowersji, jakie one dostarczają. Ale z drugiej strony Legia Warszawa, no to jest klub, który bardzo polaryzuje i wiadomo jak to jest, że Legia jest najbardziej lubianym klubem w Polsce. Dzisiaj wydaje mi się, że Gonzalo Feje też może dostać takie paliwo dla siebie. Bardzo jestem ciekaw jego pomysłu taktycznego na Legię. On się też tu Dawid wychował. To Gonzalo Feje jak przyjechał do Polski, tam nie wiem, w 2009 czy 2010 roku. Wszystkie oczy są na niego. Tak, ale wiesz o co mi chodzi, że przyjechał do Polski i on tu dorastał w akademii, on przychodził na mecze, później pracował jako trener pierwszego, jako członek sztabu przy pierwszym zespole, on czuje ten klimat, on nie będzie zaskoczony tym, że w Legii jest duża presja, to na pewno tak, co do tego to się absolutnie nie zgodzę, bo po prostu on wie, jak sobie z tym poradzi, to jest inna kwestia, ale to, że on wie, jak to wygląda od środka, to co do tego to nie mam najmniejszych wątpliwości. Możemy tutaj wrócić do tego magazynu Ekstraklasy z sierpnia 2022 i wtedy Gonzalo Feje, zapewne pytany przez redaktora Dobrasza swoją przyszłość. Ty już wtedy musiałeś coś wiedzieć. Nigdy tego nie ukrywałem, że mam ambicje bycia pierwszym trenerem. W Rakowie o tym wiedzieli. W Polsce jako asystent czy drugi trener wygrałem wszystko, co było do wygrania. On merytorycznie naprawdę jest gotowy na tę robotę. Jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, bo czasami, tak jak Michał Probierz mówił, że on nigdy nie dostał szansy ani w Legii, ani w Lechu. A tutaj no Dawid Szwarga też merytorycznie był gotowy na pracę w Rakowie Częstochowa. Możemy to dzisiaj różnie oceniać, bo uważam, że jednak wejście do Ligi Europy to jest duży sukces Dawida Szwargi jako debiutanta. Gonzalo Feje ma przetarcie w mniejszych klubach, ale to jest bez porównania. To jest doświadczenie, jakiego nie masz. Z drugiej strony, wiadomo, odnoszę się teraz do Mariusza Rumaka, który mówi, że to doświadczenie ma, a na konferencjach prasowych niekoniecznie to widzimy. I też Mariusz Rumak potrafi się zagrzać w momentach, w których nie potrafił się zagrzać. A z kolei Adrian Siemieniec, kiedy są bardzo ciężkie sytuacje, potrafi te ciśnienie wytrzymać. I bardzo jestem ciekaw tej jutrzejszej konferencji prasowej, bo pytania o tacki latające, o to, co się działo w Motorze Lublin, bo też mówimy o tym, że on z tego Motoru Lublin odszedł, ale jednak tam była bardzo trudna przeszłość. Dzisiaj przeszłość Gonzalo Feje w Legii jest chyba fajna pod kątem tego, co on tam zrobił. On jest wspominany dobrze. To potem te sytuacje z Częstochowy, te sytuacje z Motoru Lublin wykreowały dzisiaj jego taką postać charakterologiczną, jeśli chodzi o to, jakim on jest człowiekiem. Bo dzisiaj, jeśli oddzielimy Gonzalo Feje, trener, Gonzalo Feje człowiek, to Gonzalo Feje zasługuje na to, żeby być trenerem Legii Warszawa. Ja patrzę po prostu na CV, że to go nie predestynuje do tego i to jest ogromne ryzyko Legii, także pod kątem właśnie tego, co on może tam zrobić, kiedy będzie presja. Oczywiście, to jest dzisiaj gdybologia. Bardzo jestem ciekaw tych kolejnych tygodni. Ale CV Mariusza Rumaka też nie pasowało. Ale wiesz, w tym momencie tak. W tym momencie no. Tak, ale z drugiej strony, dobra, no to jak dyskutujemy, kto ma największe doświadczenie z walką o Mistrzostwo Polski, czołowych to przejść. Czołowych to przejść? Tak. Mówisz o trenerów? No Mariusz Rumak, bo Mariusz Rumak, no, Jacek tak. Magiera powiedzmy. Nie, no przepraszam, więcej ma Jan Urban. Ale to, dobra, Górnik skoczy na szóste miejsce, tak? Po zwycięstwie zbliżył się do Pogoni. Nie, no nie, no do, na siódmym. To przejść, celowo powiedziałem, że Górnik teraz... A punkty traci do... No, dziękuję. Także, no ale do tej pory Kostar Unijanić miał większe, bo walczył o Mistrzostwo Polski kilkukrotnie z Pogonią i teraz z Legią. No też nie wygrał jak Mariusz Rumak. Nie? No też nie wygrał, ale miał większe. Znaczy, no bo patrzymy na liczbę prób, no to jest doświadczenie, tak? To jest ciekawe, co powiedziałeś o tej konferencji prasowej, że tam na pewno pytania padną jakieś konkretne do Gonzalo Feje. Tak na szybko szukając tego wideo z magazynu Ekstraklasy, kiedy Gonzalo Feje u nas gościł, no tak wpisałem szybko wyszukiwarkę YouTube'a Gonzalo Feje meczyki chcą znaleźć i tak pierwsze co mi wyskoczyło to jest tak, Gonzalo Feje podał się do dymisji kulisy odejścia z Motoru, później wyskoczył film z Kanal Plus i rozmowa Krzyśka Marciniaka, gdzie Gonzalo Feje przerywa milczenie, atakuje Tomczyka i Jakubasa, później jest live nasz, który zrobiliśmy po skandalu w Motorze i trener pobił prezesa i dopiero gdzieś tam potem na dole wyskakuje Gonzalo Feje z magazynu Ekstraklasy i to jest też na pewno chyba duże wyzwanie dla samego trenera i dla działu Paweł Medialnego Legii Warszawa, żeby już jutro nie było gorąco po takiej konferencji, żeby jednak przebijał się taki przekaz po pierwsze sportowy, po drugie pozytywny, a nie żeby jutro chyba był dym o też słowa, które być może padną, no bo pytania są dość zrozumiałe. To z jednej strony jest ciekawy szkoleniowiec, ale też trener, który ma swoje za uszami, jeśli chodzi o takie zachowania pozaboiskowe, więc chyba jutro do godziny 10 takie mocne szkolenie z działem medialnym Legii Warszawa trener będzie musiał przejść, bo to już jest inaczej. Każda wypowiedź jako trenera Legii Warszawa ma zupełnie inne oddziaływanie niż jako właśnie trenera Motoru Lublin, bo widzimy Motor Lublin motorem, a Legia... Jestem ciekaw, jakie Paweł jutro szykuje pytanie dla Gonzalo Feje.
Na konferencję się wybieram, żeby była jasność. I co do tego, to tak, zaczynając, Gonzalo Fajo jest człowiekiem absolutnie wymagającym, bo sam pamiętam, że kiedy Gonzalo Fajo pracował w jednym z klubów jako asystent, pytałem, jaka jest możliwość z punktu widzenia jeszcze trenerskiego, żeby dostać się na staż i mówi, no musisz przyjechać pełny tydzień i tak dalej. Ja mówię, no ale to może gdzieś tam na 3 dni by się tak udało, czy 4, no bo też mam inne obowiązki. Ja mówię, nie, albo przyjeżdżamy i robimy coś od A, albo przyjeżdżasz i robimy coś od A do Z, albo wcale, no bo to nie ma większego sensu, no bo to zobaczysz tylko część. Ostatecznie do takiego stażu nie doszło z uwagi na inne obowiązki, ale jeżeli chodzi o Gonzalo Fajo, no to akurat w Motorze Lublin, mówiłeś o tym wywiadzie z Krzyśkiem Marciniakiem, on tam zwraca uwagę na mnóstwo tych rzeczy, nie wiem, siłownia, inne te rzeczy, boisko treningowe, te sparingi odwołane chyba z Górnikiem Łęczna. Tu ma wszystko, tu się nie przyczepi do niczego, bo będzie chciał zmienić boisko treningowe z boiska numer 8 na boisko numer 9, to zmieni. Z boiska numer 9 na 7 to zmieni, więc co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, a tutaj no Legia też sobie musiała radzić. Pamiętamy, no, że zatrudniała Czesława Michniewicza, przy okazji którego prezentacji, chociażby jako selekcjonera reprezentacji Polski, też było mnóstwo emocji. Kiedy on przychodził do Legii Warszawa, było też bardzo dużo emocji, bardzo dużo gdzieś tam jakichś niewyjaśnionych okoliczności, więc wydaje mi się, że tutaj no, Gonzalo Fajo, tak jak tu Maciek powiedziałeś, no zostanie gdzieś tam przygotowany przez odpowiednie osoby na to, jak sobie z tym radzić i domyślam się, że będzie to, co było, to już było. Dzisiaj piszemy nowy rozdział. Dawid, jak mówił o tym, to mi zabrakło tego powiedzenia. Oddzielamy przeszłość grubą kreską i idziemy dalej. To jest dalej. Bardzo ważne, bo wiemy, że w Motorze Lublin było także kilka innych tematów. Tam, no nie chcę teraz wchodzić w detale, ale była sprawa z partnerką Gonzalo Fajo, która pracowała w klubie też, no jednak z panią rzeczniczką była historia, więc to wszystko naprawdę trzeba oddzielić. I tutaj jest ciekawe pytanie od razu od Witka Zimona na czacie do was. Jak widzicie współpracę na linii Fejo-Pion Sportowy, bo Legia, to jest zgoda, to jest klub korporacyjny w tym momencie, a Fejo zdaje się lubi o wszystkim decydować. No to jeszcze jedna sprawa, bo to jest tak samo jak do Lecha przychodzi Maciej Skorża, przychodzi, nie wiem, Nenad Bielica i przychodzi Dariusz Żurow albo Mariusz Rumak. No to jak powiedzą Mariuszowi Rumakowi czy Dariuszowi Żurowowi, że transferów nie będzie, to Mariusz Rumak i Dariusz Żurow mogą powiedzieć, dobrze, dziękuję, wychodzę. A jak Maciej Skorża by usłyszał dzisiaj, czy nie wiem, czy Nenad Bielica, że transferów nie ma, to powiedział, no panowie, no to ja się na coś takiego nie piszę. I wydaje mi się też sytuacja jest taka, że Gonzalo Fajo, oczywiście to będą dyskusje, będą rozmowy, ale on musi akceptować to, co się będzie działo w Legii Warszawa, bo on dostał tę szansę. To nie jest dzisiaj tak, że on wchodzi i mówi, ten mi się nie podoba, ten wyjazd. No, to jest trener na dorobku, to tak, trzeba powiedzieć sobie wprost. I to ma duże znaczenie. Że on jeszcze tego swojego szczytu nie zdobył w karierze, tak? Że to jest jednak trener, który jest w tej drodze na szczyt i raczej na początku niż na jej końcu. I tutaj no, musi się do wielu rzeczy dostosować to po prostu. Też Marek Papszun, gdyby dzisiaj wszedł do Legii Warszawa, to on... W ogóle Marek Papszun, gdyby wszedł do jakiegokolwiek najlepszego klubu w Polsce, dlatego pewnie też w Lechu tego nie chcą, czy nie wiem, w innych klubach, to on chciałby w 100% decydować, bo ma już CV, ma już charakter, udowodnił coś w Polsce, że jeśli oddasz mu, powiedzmy, decyzję w pionie sportowym, to on ci da sukces, biorąc pod uwagę oczywiście Raków Częstochowa, takie zarządzanie też przez przyjaźń z Michałem Świerczewskim. No tutaj to będzie zupełnie inaczej, ale to są struktury, które mogą trenera Fejo rozwinąć, dać mu też nowy impuls, a mówimy o trenerze naprawdę mega poukładanym, który wie, też jak oglądałem te baraże, kulisy barażów, on też ma coś takiego, że wie, to co też typowo zwróciłeś uwagę, kiedy czasami nawet zaatakować, kiedy trochę docisnąć, wiesz, no bo on ma zwolnić. On jest to wyjściowe ustawienie 4-3-3, ale to nie jest tak, że cały czas motor gra 4-3-3, bo tam szóstka potrafiła się wklejać w linię obrony. No bazowym, tak, ale to bazowe 4-3-3. No i dzisiaj na przykład patrzę na kadrę Legii, no to ona w tym 4-3-3, no właśnie, trudno to... będzie to sprawić, tak? No ale z drugiej strony otwiera mi się gdzieś tam szuflada w głowie, że z kolei grając trójką z tyłu, Raków Częstochowa, Marek Papszun, no Gonzalo Fajo też widział od kulis, jak to wygląda i nad tym modelem gry przecież też brał udział i w tych dyskusjach, tak? Więc to nie jest tak, że to jest trener ograniczony tylko jak sobie, nie wiem, ktoś oglądał wszystkie mecze Motoru, no to wie, że tak, że Motor gra 4-3-3, no ale trzeba pamiętać o tym, że mówię, no Gonzalo Fajo ma gdzieś to doświadczenie w pracy z drużyną, która też grała trójką z tyłu, no i myślę, że Raków Częstochowa jest tego najlepszym przykładem. I to też masz rację, bo mądry trener, kiedy wchodzi do szatni, też patrzy, jak ma ułożoną kadrę. Dzisiaj to, co też wiele razy tu wspominamy, ta kadra jest ułożona pod system 1, 4, 3, 3 z dwoma dziesiątkami, tak mniej więcej jak to wygląda w Rakowie
3-4-3. 1-3-4-3, tak, przepraszam. No ale jakby tak, wiadomo, tak. O co mi chodzi. I dzisiaj pytanie, czy właśnie Gonzalo Feijóo jest na tyle rozwiniętym taktycznie trenerem, czy robić rewolucję przed najważniejszym meczem? Też uważam i też wiele razy Lech to robił. Kiedy grasz z Rakowem, no bo umówmy się, dzisiaj Raków, biorąc pod uwagę nawet to, co się dzieje, no to taktycznie jest bardziej zaawansowanym i bardziej poukładanym zespołem niż Legia Warszawa. Zagrać właśnie system na system. To, co też Lech kilka razy próbował zrobić, nie zawsze to wychodziło, ale raz pamiętam za trenera Janusza Góry chyba. Nie, to Janusz Góra z Legią grał, ale właśnie system na system Lech zagrał chyba za kadencji Johna van den Broma. Jest to skórać grę na BHD. Tak, i to w pewien sposób wypaliło. Tam chyba ostatecznie była porażka w końcówce. Wypaliło, powiedzmy, pod kątem tego, jak to spotkanie wyglądało, więc wydaje mi się, że nie będzie jednak zmiany taktycznej. Ale dzisiaj zobacz, w Rakowie właśnie jest... No taki, no duża niepewność, no bo nie wiesz, tak? No widzisz, że ten Gonzalo grał czwórką z tyłu w Lublinie, Legia grała trójką, no jak się przygotować teraz do tego meczu, nie? I to jest też taki, myślę, że gdzieś duży znak zapytania gdzieś tam się rodzi w głowie sztabu szkoleniowego Rakowa Częstochowa. No i też umówmy się, no jeśli mówimy dzisiaj z perspektywy, powiedzmy, takiej medialnej, jak to wygląda z boku, no to Legia bierze trenera o takim mega gorącym nazwisku i to nie mówię o całym tym anturażu, którym jest wokół, tylko właśnie gorącym, bo ja, słuchajcie, no rozmawialiśmy chyba sobie o tym nawet, ale to może poza anteną, jeśli chodzi o to, czy Gonzalo Feijóo znajdzie robotę w Ekstraklasie. To rozważaliśmy, nie wiem, Piast Gliwice, Zagłębie Lub pośredni. Bierze tak. Trenera o gorącym nazwisku, ale jeszcze bez takich sukcesów na poziomie Ekstraklasy. I wiecie co? I tak, ale to jeśli mówimy o czymś takim, z czym mi się kojarzy Legia Warszawa, to właśnie z takim ruchem. To właśnie Lech Poznań mi się kojarzy z ruchem typu Mariusz Rumak, a Legia Warszawa kojarzy mi się z takim ruchem, idziemy wabank, bierzemy gorące nazwisko, ale tak jak... Ale Legia Warszawa też na podstawie tych ruchów sama oceniała, że te dwa lata temu, jak broniła się przed spadkiem, że to była trochę konsekwencja takiego szalonego działania w poprzednich wielu sezonach. I to ją doprowadziło do momentu takiego bardzo poważnego kryzysu. Tylko teraz struktury Legia już ma poukładane. To nie jest taka nerwówka, że martwisz się o byt. Legia w pewien sposób zabezpieczyła sobie... No jakieś tam finanse, tak brzydko to ujmę, bo sprzedała Muciego, sprzedała Slisza, zarobiła pieniądze z europejskich pucharów. Są jakieś pieniądze, oczywiście spłacone długi na ewentualne ruchy. No też ten, słuchajcie, no jeśli przecinasz teraz w tym momencie Koster Uniaicza, no to kosztowało i to zakładam niemałe pieniądze, bo Koster Uniaicza jak przecież podpisywał swój kontrakt, kiedy miał pik, no to podpisał na pewno ten kontrakt tak, że jak mnie zaraz tu zwolnicie, to przynajmniej płacicie, nie wiem, srok albo no wydaje mi się, że Kostar Uniaicz jest tym trenerem, który nie będzie długo czekał na ofertę pracy. Więc... Też tak myślę. Znaczy do tej pory to tak funkcjonowało, że tam Legia wypłacała po prostu tak co miesiąc, płaciła pensję chyba w pewnym momencie. Było 3 czy 4 trenerów nawet. To w Śląsku chyba tak mieli. No i w Śląsku było podobnie. Czy Kosta Runiajicz do Lecha? Takie się też komentarze na czacie pojawiają. Natomiast do tego sobie przejdziemy za moment. Dawid, jeszcze chciałem cię zapytać, bo powiedziałeś o Josue, że ty nie bardzo widzisz taką współpracę Gonzalo Feijóo z Josue, ale tak też obserwując wcześniejszą pracę w Motorze Lublin Gonzalo Feijóo, masz takich piłkarzy Legii, którzy albo bardzo ci pasują tym stylem, albo właśnie niekoniecznie widzisz w nich takich zawodników, którzy mogliby być optymalni dla sposobu gry Gonzalo Feijóo. Mam wrażenie, że Gonzalo Feijóo potrzebuje żołnierzy, a takim żołnierzem widzę na przykład jest moim zdaniem Rafał Augustyniak. Tak bym go typował charakterologicznie, jako takiego piłkarza, który podporządkuje się do każdego wyzwania, jakie mu trener Feijóo rzuci. Tak szukam sobie dalej. Patryk Kun to może też być taki piłkarz, Paweł Wszołek, na których może się ta gra znowu opierać, czyli tacy piłkarze wybiegani, walczący. Artur Jędrzejczyk być może też wydaje mi się takim piłkarzem. Josue tu będzie klucz, jak ci panowie się właśnie do tego dotrą, tylko mówię, no tu też jest kwestia kontraktowa, tak samo jak w przypadku Artura Jędrzejczyka. Może Blasz Kramer też takim piłkarzem, gdzie będzie powiedzmy, no wiesz, ja pamiętam Kramera, jeśli chodzi o taką charówkę jako ten pierwszy broniący zawodnik, być może tak, też będzie on, wiesz, w kolejny sezon. I... No wiadomo, no wiemy jaka jest historia. Tak szukam teraz tych nazwisk, no od razu jak to powiedziałeś, Rafał Augustyniak mi wpadł do głowy pierwsze nazwisko i też chciałbym podziękować Legii Warszawa, bo dzisiaj mamy najlepszą oglądalność. Był redaktor naczelny, był także 50 Cent się pojawił, jeśli chodzi o dyskusję, więc no dzieje się, cieszę się, że możemy na gorąco to mówić, że to zwolnienie akurat przyszło trochę przed programem. Ty byś dorzucił jakichś takich piłkarzy albo właśnie dobrych pod koncepcję Kosty Runiejczy, już Gonzalo Feijóo, trzeba się przyzwyczajać. Albo właśnie takich, którzy nie bardzo ci pasują do tego, czego może oczekiwać Portugalczyk. To, no,
trudno w tym momencie powiedzieć, bo nie wiemy, na jakim modelu gry będzie bazował Gonzalo Fejo. Tak jak, nie wiem, no myślę sobie w motorze Lublin, no ważną postacią był Bartek Wolski w środku pola, no to nie wiem, tutaj może Jurgen Elitim to jest ten piłkarz, który będzie grał do przodu. Wśród żołnierzy, no Jurgen Czelhaka to jest taki typ piłkarza, który jest zadaniowcem. Jemu jak powiesz, że ma kryć Dawida Dobrasza, grającego na pozycji numer 10, to będzie, no przyklei się do tego Dawida Dobrasza i nie będzie dawał mu żyć na boisku, tak? Więc kilku takich zawodników jest, ale wydaje mi się, że tutaj Gonzalo Fejo też będzie musiał uwolnić cały czas jeszcze potencjał wśród niektórych piłkarzy. No myślę, że Mark Gual jest na tej dobrej drodze. On w tym momencie jest w 2024 roku, wczoraj widziałem takie zestawienie, tylko nie pamiętam, ktoś na Twitterze wrzucał. Filip Trokielewicz, że po 5 goli mają i Gual i Imas, obaj strzeli po golu przy... Kurminowski 4 chyba. Odwrót? No dobra, zaraz sprawdzę. To nie jest najpoważniejsza kwestia, którą chodzi. No dyskutujemy merytorycznie o piłce. Ale generalnie Mark Gual, no też piłkarz, który robi no dobre wrażenie, jeżeli chodzi o te ostatnie tygodnie, więc też gdzieś to... ten uwolnianie jego potencjału cały czas musi trwać, jeżeli chodzi o Legię Warszawa, no i tyle. Kurminowski, Mark Gual, bo Filip jest kibicem Zagłębia, więc dlatego wydawało mi się, że... Imas 4, tak? Imas 4, Ulwestad 4, Iliasz Kurin 4 i Dominik Marciuk też 4. A wytrąciłem teraz tutaj. Tak, wytrąciłem. Przepraszam. Pierwszy trening bez Kosty Runiajcza to zdjęcie od Marcina Szymczyka z Legionet, jeszcze bez Gonzalo Fejo. Portugalczyk zajęcia ma prowadzić od jutra, natomiast... W kontekście Gonzalo Fejo i Legii Warszawa mówiliśmy o tej pracy w Akademii Legii z bardzo młodymi zawodnikami. Natomiast czy uważasz, że też ten element pracy w Akademii Legii Warszawa może mieć jakieś znaczenie we wprowadzaniu też młodych piłkarzy do pierwszej drużyny? Bo to był taki zarzut, który trochę pojawiał się wokół Kosty Runiajcza, że on nie jest zbyt chętny, aby wprowadzać wychowanków, aby dawać szansę młodym zawodnikom. To był temat w kontekście choćby Igora Strzałka jesienią, czy nawet teraz, kiedy Legia w jednym z meczów prowadziła dosyć wysoko i nie pojawił się choćby Rejczyk na boisku. Czy to wprowadzenie młodzieży to twoim zdaniem też jest coś, czego można się spodziewać po Gonzalo Fejo? Takie troszkę odważniejsze niż Kosty Runiajcza. Wiadomo, w Legii są inne priorytety, ale jednak też czy twoim zdaniem inaczej będzie patrzył na młodych zawodników? Znaczy no, Motor Lublin czy wprowadza... No, jest tak... Próbuję odtworzyć tabelę Pro Junior System, jeżeli chodzi o Motor Lublin. Wydaje mi się, że nie jest na tych miejscach premiowanych nagrodą pieniężną. Ale Gonzalo Fejo tak, no to jest... pamiętajmy, że tak, Jacek Zieliński pracował w Akademii Legii. Tam chyba się akurat drogi nie przecięły tych panów, kiedy Jacek Zieliński tam odpowiadał w Akademii za w ogóle rozwój zawodników. Radek Mozyrko był też w Akademii Legii Warszawa, jako też jeden tam z szefów czy koordynator. Nie pamiętam, jaką miał funkcję. Gonzalo Fejo z Akademii się wywodzi. No wiedzą, że wszyscy wiedzą, że Akademia jest ważną częścią Legii Warszawa, tylko problem polega na tym, że ten dopływ zawodników z Akademii do pierwszego zespołu no w ostatnim czasie no nie jest jakiś taki zauważalny. Ale dlaczego? Tak? I pytanie, to dobre pytanie zadałeś, Dawid, bo nie, wiesz co, bo ja się... Będziesz chciał na nie odpowiedzieć? Mogę. Bo ja się zastanawiam nad tym, no Igor Strzałek, to jest piłkarz, o którym dyskutowaliśmy w tym studiu wielokrotnie i tak dalej. Idzie chłopak do Mielca, tak, gdzie wydaje się, że Stal jest na musiku, bo Stal musi grać średnio 105 minut, muszą grać młodzieżowcy. Ale już są blisko wyrobienia. Tak, ale właśnie, ale muszą grać 105 minut, w sensie tak było przed tą kolejką. Ja dzisiaj widziałem Daniel Trzepa, że to zestawienie, że tam dużo nie brakuje, bo Pingo zaczął im punktować. Tak, ale ja rozmawiałem z prezesem Jackiem Klimkiem w czwartek czy w piątek i prezes mówił właśnie o tym, że nie wystarczy jeden, żeby grał, tylko ten drugi musi grać te co najmniej 15 minut w każdym meczu do końca sezonu. 105 minut średnio musi grać młodzieżowiec Stali Mielec, aby wypełnić ten limit. No i patrząc na te poprzednie mecze, no Igor Strzałek nie był postacią, która no, grała nawet w pierwszym składzie Stali, tak? I tutaj no, też zawodnik, który pewnie potrzebuje czasu na to, aby dostosować się do warunków ekstraklasowych i tak dalej. Bo Legia, co do tego, czy Legia produkuje piłkarzy na poziom ekstraklasy, no to co do tego chyba nie mamy wątpliwości, nie, że no, produkuje. Bo idą, tylko Mosur, że problem... Mosur, Wodarczyk, Łakomy, Walukiewicz i tak dalej. Tylko problem polega na tym, że ci piłkarze nie przebijają się tutaj do pierwszego spotkania. To jest cały czas gigantyczne ciśnienie na to, żeby był wynik, bo już teraz nawet zobaczmy. Na początku Legia... Okay.
Legia jest w kryzysie, Legia nie gra, Legia zaczyna coś tam wychodzić z tego kryzysu, to już pojawia się kolejny aspekt właśnie z tymi młodymi piłkarzami. No i jeżeli chodzi o Gonzalo Feio, no to wydaje mi się, że to jest trener, który nie będzie się bał takiego ryzyka, że po prostu jedynie, jeżeli młody piłkarz będzie się bronił umiejętnościami i jakością, to spokojnie szansę dostanie. Wydaje mi się, że właśnie to mógł być jeden z argumentów, że Gonzalo będzie też umiejętnie wprowadzał młodzież w swojej przyszłości w Legii Warszawa, bo tego brakowało. Z drugiej strony na obronę Kostruniewicza, no to mógłby powiedzieć, no i co ten strzałek gra w tej stali? No to tam przegrywa z zawodnikami takimi, że w ogóle w Legii nie ma dyskusji na ten temat, żeby on grał. Więc to też jest taki argument, bo ja na przykład jestem trochę zaskoczony Maksymilianem Pingotem, tylko też Maksymilian Pingot też uważam idealny zawodnik skrojony pod pozycję lewego środkowego obrońcy. Tam był w pewien sposób deficyt, bo widzieliśmy, że teraz Kamil Pajnowski grał w meczu Stal Lech, więc Pingot dzisiaj jest wygranym tego wypożyczenia. Już nie mówię o tej statystyce, że jak Pingot gra, to Stal nie przegrywa. Chociaż teraz chyba grał, tak? Pingot i przegrała Stal z Koroną. Pierwsze takie spotkanie, więc tutaj w pewien sposób sam się strzałek zweryfikował, ale biorąc pod uwagę całość tego projektu, to taki Filip Rejczyk. Były momenty też, kiedy się dziwiliśmy, że jednak on tych szans nie dostaje. Oczywiście to jest kwestia indywidualna, dlaczego ci piłkarze tych szans nie dostają, bo rozmawialiśmy, że Tobiasz być może tych szans dostał za dużo, a teraz z kolei mocno kapitan młodzieżówki skasowany, jeśli chodzi o Legię Warszawa, więc wydaje mi się, że to na pewno jest dobra informacja dla tych młodych zawodników w Akademii, bo byliśmy na meczach dwójki, jest tam kilku ciekawych piłkarzy, no nie mówię o tym bramkarzu, też o tym środkowym obrońcy, tak, Ziółkowski on się chyba nazywa, więc no... Też jest to aspekt, bo jak potem przyjdziemy takich zawodników jak, nie wiem, dzisiaj Burk, czy Pankow, czy Gil Diaz, no to też ci w Akademii mogą patrzeć, no kurczę, no my byśmy byli od nich gorsi, bo nie dostaliśmy nawet takiej szansy. No w motorze, no Janek Luberecki, tak to jest ten piłkarz, który grał regularnie, Krystian Palacz chyba też. Krystian Palacz właśnie tak, Jakuba Staszaka, bo on właśnie sobie spojrzałem notatki z ostatniego meczu, co komentowałem, do KKS-u Kali, że został oddany właśnie i wygrał z nim rywalizację Krystian Palacz, który był młodzieżowcem i też wiem, że Gonzalo Feio bardzo chciał tego zawodnika do siebie, więc miał rozeznanie, bo Krystian Palacz to nie był żaden zawodnik, nawet ostatnio blisko pierwszego składu Lecha Poznań. To był zawodnik, który wyróżniał się w drugiej lidze w rezerwach Kolejorza. Lech z niego zrezygnował rocznik 2003, poszedł do Motor Lublin i dzisiaj tam daje radę, więc też wydaje mi się, że jest taka wizja Gonzalo Feio i na pewno on pod tym kątem będzie miał lepsze spojrzenie, bo Kostruniewicz jednak w Pogoni, o tym dyskutowaliśmy, mieliśmy różne zdanie. Z tymi młodzieżowcami też moim zdaniem tam różnie bywało, a dzisiaj Legia też potrzebuje dopływu gotówki z tej kwestii. Tak, spoglądam jeszcze na ciekawy wpis Krzysztofa Marcinieka z Kanal Plus na Twitterze. Wywiad Kosty w Lidze Plus Ekstra był publicznym stwierdzeniem tego, co mówił na zamkniętych spotkaniach. Nie dziwię się, że narzekał na stratę Mladena, Wieteski, Nawrockiego, Slisza, Muciego. Jednak wiedział, w jakiej sytuacji jest klub, a jako trener musi też budować nowych zawodników. To jeszcze jedna kwestia dotycząca właśnie Gonzalo Feio i tego, z kim rozpocznie. To jest na pewno bardzo ciekawe, że Raków Częstochowa będzie jego pierwszym przeciwnikiem. Natomiast to jest też taki moment, w którym wchodzi na ostatnią prostą. Czy czysto w drużynie spodziewasz się wielu zmian personalnych? Czy tak naprawdę ta kadra Legii w tym momencie nie daje większych możliwości, aby tak zamieszać w składzie? Żeby... Myślę, że zmiany, które pojawiły się chociażby w meczu z Jagiellonią Białystok, no pokazują, że jednak ławka ci średnio wnosi jakość do gry. Tak? No Bartosz Kapustka jest tym piłkarzem, który balansuje na granicy ławki rezerwowych i pierwszego składu. No i tutaj jestem... przekonany o tym, że ci piłkarze, którzy do tej pory grają, to wydaje się, że oni są, no w tym momencie Legia, to można dyskutować, tak? No Kapustka tylko za kogo? Czy za Czelhakę, który jak gra, no to jednak Eliti ma trochę więcej swobody, czy za Pekharta, przesunięcie Guala na pozycję numer 9? I to są tego typu tylko roszady, bo na pozostałych, no Paweł Wszołek teraz wróci, tak, do gry, no to tutaj wydaje mi się, że on wróci do pierwszego składu. Gonzalo Feio, rocznik 1990. Dawid Szwarga zresztą też rocznik 1990. Młodszy jest Adrian Siemień, 92. Czyli mistrz polski i wicemistrz polski, trenerze z rocznika 1990, a obecny lider i największy faworyt do mistrzostwa, trener z rocznika 92. Najmłodsi trenerzy w Ekstraklasie. Adrian Siemieniec 32 lata, Dawid Szwarga, Raków 33 lata, Dawid Szulczek, Warta 34 i Gonzalo Feio 34 lata. To tak naprawdę, na szybko sobie spojrzałem na tych wielu tak naprawdę ostatnich trenerów Legii Warszawa i szczerze mówiąc,
chyba trudno na tej liście, powiedzmy z XXI wieku, chyba, poprawcie nas jeśli się mylimy, jeśli ja się tutaj mylę, ale znaleźć kogoś, kto był młodszy i zostawał na stałe trenerem Legii Warszawa. Aleksander Wukowicz, 83 rocznik? O to. Sprawdzimy. Aleksander Wukowicz jest rocznik 79. A, okej. Okay, no to... I zostawał trenerem w 2016 roku, czyli był... Znaczy to wtedy był tymczasowym, bo zostawał trenerem tak na stałe. Marek Gębiowski? Chyba też starszy. Nie, też starszy. No to najmłodszy, tak, to fakt. Ja... Poszła Legia w trendy obecne. No tak, to tak, bo nawet jak tak sobie odtwarzam początek XXI wieku, kiedy Jacek Zieliński chociażby przejmował Legię Warszawa, to też był zawodnikiem starszym, bo on chyba grał, nie wiem, do 37 roku w piłkę i dopiero później został trenerem. Jan Urban, kiedy przychodził, to był chyba najmłodszym trenerem w Ekstraklasie w 2007 roku, ale no też miał tych lat trochę więcej. Jan Urban, rocznik 62, więc kiedy przejmował Legię, to był wyraźnie starszy. Dobrze, taki temat, Dawid, który też obiecaliśmy podjąć, czyli Kostaruniajcz, ale już nie w Legii, a w Lechu Poznań. Czy uważa, że tu się może coś też układać pod takie zatrudnienie? Już pewnie po sezonie, nie teraz, ale... No nie, teraz nawet by nie mógł przecież, bo przecież no pracował w Legii Warszawa, tak nie można robić. No chyba, że trener jakiś, wiesz, do sztabu szkoleniowego by został włączony. Nie, ludzie, dobra. Mówię tak, gdybyśmy rok temu rozmawiali przy tym stole i trenerem Lecha był John Van Den Brom, trenerem Rakowa Marek Papszun, a trenerem Legii Warszawa Kostaruniajcz, wtedy byśmy powiedzieli, że rok później będzie Mariusz Rumak, tak, Dawid Szwarga i Gonzalo Fejo, to byśmy w to nie uwierzyli. Nie wierzymy w to, że może zostać Kostaruniajcz oczywiście trenerem Lecha i tak już mówiąc zupełnie poważnie w tym sezonie, ale czy w przyszłym? Czy tutaj się nie. Dużo łączy dla ciebie? Daliście mnie przecież już jakiś czas temu. Kto z Ekstraklasy dzisiaj miałby moim zdaniem największe szanse, żeby zostać nowym trenerem Lecha Poznań, to powiedziałem, że jest to Kostaruniajcz. I jestem przekonany, mocne słowo, że to będzie trener rozważany przez Piotra Rutkowskiego jako nowy szkoleniowiec. Dlaczego on tobie Lecha pasuje Poznań? Tak właśnie do Lecha? To nie jest kwestia, czy mi pasuje, bo mi nie pasuje. Znaczy, nie, to nie chodzi o to, że ty byś podjął taką decyzję, tylko dlaczego on może pasować Piotrowi Rutkowskiemu? Uważam, że... Znaczy dzisiaj kilka rzeczy pewnie jest na nie. Jeśli chodzi o to właśnie wprowadzanie młodzieży, o tę chęć gry w ostatnim czasie trójką z tyłu, chociaż wiemy, że w Pogoni wyglądało to inaczej, po prostu obaj panowie mają ze sobą dobry kontakt. A Piotr Rutkowski na tak jeszcze zwraca uwagę. Kostaruniajcz Mistrzostwa Polski nie wygrał, wygrał Puchar Polski i ogólnie uważam, że kadencja Kostaruniajcza w Lechu to jest w Legii, przepraszam, to jest na plus, a nie na minus. Nie potrafił wyjść z tego kryzysu. Inaczej, nie będzie to opcja numer jeden w Lechu Poznań, ale będzie to opcja rozważana. To zaraz sobie jeszcze o tych opcjach porozmawiamy. Natomiast mamy połączenie z Łukaszem Olkowiczem, który dzisiaj jako pierwszy poinformował na małach przeglądu sportowego Onetu o zwolnieniu Kostaruniajcza. Dzień dobry, Łukasz, czy się usłyszymy? Słyszymy się, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło ciebie widzieć. To opowiedz nam trochę o tych kulisach właśnie zwolnienia Kostaruniajcza, bo my tu już dużo w ostatnich minutach rozmawialiśmy o Gonzalo Fejo, bo to też jest temat, który się przebija teraz w kontekście Legii, ale samo zwolnienie Kostaruniajcza to też jest jednak szokująca informacja. Kiedy ona do ciebie dotarła i jakie są kulisy? No dotarła do mnie przed spotkaniem tym zaplanowanym na 11, zwołanym z piłkarzami, kiedy piłkarze dowiedzieli się o tym, że nie będą już mieli trenera Runiajcza. No i część piłkarzy była, no część, no wielu zaskoczonych. Myślę, że kilku z nich dowiedziało się właśnie z tekstu, bo w klubie to była no taka pilnie strzeżona tajemnica i nie chcieli, żeby to wyszło wcześniej. No i co? I tych momentów na zwolnienie Kostaruniajcza w tej rundzie chyba znajdziemy wiele lepszych, tak? Czyli porażka z Widzewem, czyli remis z Koroną Kielce. Tutaj się wydawało, że jednak te 7 punktów w 3 meczach, no to będzie takim parasolem ochronnym dla niego, a żadnym takim parasolem nie było. I z tego co wiem, no to spotkanie w takiej bardzo przyjemnej atmosferze. Nikt niczym nie rzucał, podziękowały sobie obie strony, wiceprezes Herra i obie strony idą już w swoich kierunkach. Także piłkarze no, nie ma szans, żeby wiedzieli wcześniej o tym, jak mówię, że nie będą mieli tego trenera, naprawdę pilnie strzeżona tajemnica. Czy ty wiesz, kto tutaj był tym najważniejszym czynnikiem, albo co było tym najważniejszym czynnikiem, co zdecydowało o zwolnieniu w tym momencie, właśnie po tych 7 punktach w 3 ostatnich spotkaniach? Czy ten wywiad niedzielny w Canal Plus miał swoje znaczenie, twoim zdaniem?
Ja zauważyłem już wcześniej takie tąpnięcie, to była ryska może, chyba to było przed meczem z Widzewem, kiedy Kostar, albo po meczu z Widzewem, tak, po meczu, kiedy powiedział, że no to nie wszystko jest jakby, nie tylko on jest za to odpowiedzialny. Też takie, to nie zostało dobrze odebrane na Łazienkowskiej. To nie mówię, że to było powodem, ale to już takie pierwsze tąpnięcie. Plus to, że Kostaruniańczyk, też takie dziwne słowa, że on nie jest od rozwijania piłkarzy. No i trochę w moich oczach Jacek Zieliński tracił wiarygodność, bo Jacek Zieliński z jednej strony mówił o tym, jak bardzo Legii zależy na młodych, a z drugiej strony nie było tutaj potwierdzenia w faktach. Więc tutaj też te się drogi rozjeżdżały, ale z drugiej strony można odbić piłeczkę, no to dyrektorze Zieliński, nie wiedziałeś, jakiego trenera zatrudniasz. O Koście Runiejczu można powiedzieć wszystko, jest dobrym trenerem jak na polskie warunki, natomiast na pewno nie jest trenerem, którego byśmy dali w czołówce tych trenerów, którzy wprowadzają młodzież. Nie, on chce dojrzałych, doświadczonych piłkarzy, jego prawo ma, chce wygrywać Kosta Runiejczu i tutaj te drogi się rozjeżdżały, więc parę tych powodów było. Nie ma jakiegoś takiego jednego głównego. Ja uważam, że trochę też Kostar Runiejczyk nie kupił sobie szatni Legii tak, jak zrobił to w Pogoni. Ja pamiętam też słowa jednego z trenerów Legii i to też musimy pamiętać, że ego piłkarza Legii to jest ze 3 razy wyższe niż ego innego piłkarza ligowego, więc bardzo trudno tutaj z trenerom się poruszać, ale trzeba to zrobić. I o ile w Pogoni miał taką grupę takich zaufanych piłkarzy typu Stipica, Kosta, Cech, Dąbrowski, to w Legii nie udało mu się aż takiej grupy zbudować. W zasadzie oparto przywództwo na jednym, na Josue. A wiadomo, że w piłkę gra się w 11, więc być może też tutaj trochę tego brakowało, tego wsparcia, tego... Część zawodników po prostu nie weszła tak głęboko w te relacje, jak udało się Koście zbudować w Pogoni, bo tam to mu wyszło lepiej. No właśnie, to ja mogę zapytać, jeśli mogę, Łuko, bo też pisałeś serię świetnych artykułów u was na Onecie o tym, co się dzieje w Legii. Czy ty uważasz właśnie, że pewne zgrzyty, które były na linii Jacek Zieliński-Kostaruniajcz, mogły nawet bardziej zaważyć niż ostatnie sytuacje i wyniki w Legii Warszawa, bo ja taką tezę tutaj wyknąłem, że to jest też oznaka chęci już radykalnej przebudowy Legii Warszawa i to Gonzalo Fejo też ma brać w tym udział, co poniekąd moim zdaniem przynajmniej no może wpłynąć też na odejście Josue. Właśnie jestem ciekaw tego backgroundu, który masz informacji, bo to ja się z tą zgadzam, powiedziałem to samo. Dzisiejsze wyniki, no nie, to jest też dlatego szokująca informacja, że wyleciał Runiajcz po wynikach, które ostatnio były dobre. Dobre, no stosunkowo. Ale zwróciłbym uwagę na to tąpnięcie. No Jacek Zieliński to jest ostatnia osoba, która by gdzieś w pośpiechu podejmowała decyzję. Nie, to jest ten gość, który sobie wszystko musi przeanalizować. No i chyba tutaj nie zgadzało mu się. Tutaj plusy nie przesłoniły minusów, tylko minusy zostały uwypuklone. To jest porażka Jacka Zielińskiego. Wiem, że z taką tezą nie wszyscy w Legii się zgadzają. Dostałem też takie sygnały, kiedy ją napisałem, ale ja jej dalej będę bronił. To jest porażka Jacka Zielińskiego. Ten jego projekt, na który się zdecydował, postawił na tego trenera. No, nie minęło 2 lata, już tego trenera nie ma. Legia nie ma mistrzostwa, wiadomo co się w Legii liczy. I w ogóle dla mnie Legia przestała być takim monolitem. To, co mi imponowało przez te... czas odbudowy Legii, to właśnie to było, że wszyscy razem, kibice, wewnątrz klubu, bardzo mocno to posklejał Marcin Hera i przez 1,5 roku to rzeczywiście był monolit. To nie jest takie gadanie dla gadania, tylko rzeczywiście oni szli razem i pierwsi z tego monolitu wyłamali się kibice. Pamiętacie te transparenty skierowane do Kosty i do Jacka Zielińskiego? Oni już nie chcieli być w tej budowli, no i to później to się posypało, to domino. Więc tutaj tego monolitu dzisiaj w Legii nie ma, no i trzeba składać to na nowo, więc dla mnie ten projekt Jacka Zielińskiego numer jeden podejście nie wypaliło, a przypomnę tylko, że Jacek Zieliński wybrał takiego najtrudniejszego kandydata z tych 3, bo Bukowicz byłby dla niego najlepszy osobiście, czyli znam go doskonale, dogadujemy się. Papszuna klepnęliby jego przełożenie Zielińskiego, masz czyste papcie. Natomiast no tak. Zieliński wziął najtrudniejszego trenera, którego nie znał de facto. Gdzieś tam też bariera językowa do tego dochodzi. Kierował się niewątpliwie dobrem klubu w swoim mniemaniu, no ale ten projekt dzisiaj możemy powiedzieć, że nie wyszedł. Ale to właśnie, bo tak oceniasz całą tę kadencję jako porażka?
Bo jednak Legia miała sezon przejściowy, z którego wycisnęła absolutnego maksa. Super puchar, weszła do pucharów, ograła Aston Villę, to uważam są rzeczy... Puchar Polski jeszcze. Puchar Polski, no przede wszystkim, no to już nawet mówię. To jest coś, czego ja się nie spodziewałem po Koście Runiajczu, po trenerze, który z Pogonią nic nie wygrał. Ja oceniam projekt Jacka Zielińskiego z Kostą Runiajczem jako porażkę. Kadencji chyba nie powiedziałbym, że to jest porażka, natomiast projekt Jacka Zielińskiego, no bo on bierze ostatecznie odpowiedzialność, no to skoro przedłużyłeś kontrakt do 2026 roku, zwalniasz trenerem, grozi ci to, że nie będziesz w europejskich pucharach. Musisz na szybko, przed upływem końca sezonu, coś reagować, żeby tych pucharów pilnować. Ten sezon miał być przecież lepszy. Tak, przejściowy, trudno się o coś przyczepić, no ale ten sezon tutaj obecny w ligowy jest po prostu słaby. Ja bym też zwrócił uwagę na też taki bardzo ważny element, bo Kosta Runiajcz, on nie tylko odpowiadał za boisko, on był elementem w ogóle takiej odbudowy Legii, odbudowy zaufania. Jak były jakieś akcje, to Kosta Runiajcz bardzo ochoczo w nich uczestniczy. On powiedział, że musicie mnie powiadomić i będę, bo chcę brać w tym udział. Chcę budować tą Legię taką na nowo. Więc Kosta Runiajcz przez Marcina Herę był przecież bardzo ceniony i on się znakomicie odnalazł w tym, jak Legia zwróciła się do kibiców, jak Legia pokazała to nowe, ładniejsze oblicze, ale koniec końców najważniejsze jest boisko, a tutaj przestało się zgadzać, dlatego Kosta traci robotę, więc tutaj też patrzę na to, że to ten wielowymiarowy projekt, to nie tylko było boisko, ale całościowo Legia z Kostą Runiajczem funkcjonowała przez długi czas bardzo dobrze, ale dzisiaj Jacek Zieliński wraz z prezesami powiedzieli dość. No też chodzi mi o to, że właśnie mówiąc pod kątem Jacka Zielińskiego, też trzeba mu wbić w pewną szpileczkę, że jednak w cudzysłowie dużo tego szrotu do Legii znowu zostało ściągnięte. To ja bym inaczej jeszcze zapytał w takim razie Łukasza, czy twoim zdaniem, okej, zostaje zwolniony Kosta Runiajcz, ale w żaden sposób pozycja Jacka Zielińskiego się nie zmienia. To znaczy on nadal jest tym wyznaczającym absolutnie kierunki. Z tym trenerem, myślę o Runiajczu, nie do końca się jednak udało, szczególnie w tym drugim sezonie, ale pełne zaufanie ma nadal Jacek Zieliński i to on będzie kreował wszelką politykę personalną w Legii Warszawa. No wydaje mi się, że tak. No macie, tutaj mamy w studiu Pawła, to także Paweł jest bardzo dobrze poinformowany. On też może na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast Jacek Zieliński, to jest Gonzalo Fejo, to jest też ryzyko, tak? Bo gdybyśmy tylko zamknęli Gonzalo Fejo do merytoryki, to ja nie miałbym wątpliwości. Natomiast dzisiaj więcej mówi się o tej impulsywności Gonzalo niż o merytoryce, więc to jest ryzyko. No właśnie. To jest ryzyko. Nie wiem, czy możemy zgrabnie przejść do Gonzalo już teraz, jeżeli o to chodzi. No bo ja widzę dwie twarze Gonzalo, tą brzydką twarz, którą zna cała piłkarska Polska, to jest to rzucanie i różne takie rzeczy. Natomiast trzeba też powiedzieć, że Gonzalo organizacyjnie ten motor Lublin dźwignął jak żaden chyba inny trener. Dość dawno Kosta Runiajcz dużo pomógł Pogoni Szczecin organizacyjnie, ale to się nie da porównać do tego, co zrobił Gonzalo w Lublinie. Przypomnę ostatniej drużynie drugiej ligi, która teraz nawet po jego odejściu ma prawo marzyć o ekstraklasie. Więc Gonzalo, jeżeli chodzi o merytorykę, to jest chyba dzisiaj był numer jeden, jeżeli chodzi o młodych polskich trenerów. Tam były pielgrzymki do Gonzalo, do Lublina. On już nie zdążył tego przerabiać. Po prostu oni się ustawiali w kolejce. Więc merytorycznie Gonzalo i ta jego otwartość to jest coś, co też trzeba o tym mówić, bo to jest trener merytorycznie bardzo dobrze przygotowany. Trener też, który Legię zna, bo w Legii pracował w Akademii. Ja powiem tylko jedną taką scenę. Nigdy mi się nie zdarzyło przeprowadzać wywiadu z tak przygotowaną osobą, bo kiedyś właśnie jak się umówiliśmy z Gonzalo w Warszawie, kiedy on nie miał pracy jeszcze przed Rakowem, to on przyszedł z 7 kartkami. Łukasz, bo ja sobie to spisałem, bo chcę tutaj wszystko przekazać. Nigdy mi się wcześniej nie spotkało, żeby ktoś był aż tak dobrze przygotowany, więc to jest perfekcjonista, ale wydaje mi się, że ta perfekcja u niego się przeradza w obsesję, co jest tym zagrożeniem dla Gonzalo. On dąży do takiej perfekcji, do takiego ideału, którego być może nie ma, natomiast te kłopoty mogą też jego wynikać stąd, że on chce wszystko, żeby było na tip-top i on w motorze też dużo, on miał dużo racji, okej, metody wybrał czasami słuszne, czasami nie. Dużo tych rzeczy nie wyszło, ile on poprawił w klubie. Natomiast tutaj wydaje mi się, że w Legii trafia do Bizancjum, jeżeli chodzi o LTC. Tam niczego
nie brakuje, więc może tutaj odejdą te kłopoty Gonzalo, który nie będzie musiał wojować o to, czy boisko ma być odśnieżone, czy nie odśnieżone, tylko dostanie wszystko, czego chce, więc tutaj może Legia się zabezpieczy, ale cały czas ten znak zapytania jest nie o boisko i Gonzalo, a gabinety i Gonzalo. To jeszcze tylko tak chciałem, Łukasz, nawiązać do tego cyklu, który publikowałeś w Przeglądzie Sportowym Onecie przez kilka tygodni zimą, kiedy odsłaniałeś kulisy, jak to w Legii wyglądało także w tym sezonie, w którym Legia odcierała się nawet o spadek i wtedy dużo było, mam wrażenie, ze strony osób w klubie, czy tych, którzy kiedyś pracowali, takich wniosków, że działaliśmy za bardzo w pierwsze tempo, że dużo było nerwowych decyzji. Dla ciebie to jest taki trochę powrót do takiego zarządzania, być może tym razem udanego dla Legii, ale mimo wszystko takiego zarządzania sprzed 2, 3, 4, 5 lat? Nie, raczej nie widzę tutaj. Raczej nie widzę aż takich wielkich podobieństw. No ta decyzja musiała być przeanalizowana. Musieli wiedzieć też szefowie Legii, jak to wygląda ze strony szatni. Jak mówię, ja tam nie słyszałem o żadnym konflikcie czy jakichś takich wielkich tarciach między drużyną a Runia Iciu, natomiast coś przestało grać, tak? I to było ewidentnie widać. Plus być może mała taka, Legia przestała być elastyczna, jeżeli chodzi o te zmiany. Legia została rozczytana przez ligę i to był duży kłopot Legii, więc tutaj myślę, że to było z jednym z powodów. Nie wiem, czy tam Josue, bo Josue to jest piłkarz, który no to jest lider, od którego zależy gra Legii. Natomiast wiadomo, że Josue nie ma w gabinetach zwolenników. Niektórych, część ma, część nie. To nie jest piłkarz jednowymiarowy, natomiast Kosta Runiajcz to był jego wybór numer jeden, więc być może tutaj też dyskusje były o przyszłości Josue, ale z kolei przychodzi Gonzalo, to Gonzalo jest bardzo dobrze zna się z Josue, nawet trenerzy, którzy byli na kursie UEFA Pro opowiadali, że kiedy przyjechali do LTC i był wykład, zdaje się, trenera Małeckiego, no to tam gdzieś w ostatniej ławce usiedli obok siebie i cały czas rozmawiali żywo Gonzalo z Josue. Ja zresztą widzę wiele podobieństw między obu panami, więc teraz też pytanie o przyszłość Josue. Być może paradoksalnie jego szanse wzrosły na pozostanie, no bo Gonzalo powie, że chce go w zespole. Też myślę, że w dobrym momencie wchodzi Gonzalo, bo ta drużyna zatraciła trochę pewność siebie, ona jest trochę już przez własnych kibiców wytykana. No wiadomo, że trenerowi z takimi umiejętnościami, też jak Gonzalo, mówię, te umiejętności miękkie, on potrafi jednoczyć wokół siebie ludzi. W motorze to już w ogóle zaczarował wszystkich. Tu wiadomo, że ego piłkarzy jest dużo, dużo większe. Natomiast to jest jego atut, że wejdzie w takim momencie nieszczególnym dla Legii mimo wszystko, bo praktycznie wypisała się z walki o mistrzostwo. I może to przyciągnąć tych piłkarzy na swoją stronę. Zresztą ja nie przewiduję, że będą jakieś, wiecie, wybuchowe sytuacje między szatnią a Gonzalo w drugą stronę. Ja myślę, że Gonzalo bardzo szybko przekona piłkarzy do siebie. Łukasz, krótkie pytanie. Myślisz, że co to oznacza dla Josue ta zmiana? Trudno mi tutaj wyrokować. Ja pamiętam, że swój tekst zakończyłem, ale nie brałem pod uwagę, że Gonzalo przyjdzie do Legii, że taki w sztabie był, bo Josue nie ukrywa ambicji trenerskiej, że w sztabie to byłoby bardzo, bardzo ciekawe, żeby Josue kiedyś pracował z Gonzalo Feio. To byłby naprawdę bardzo ciekawy duet. Gdybym dzisiaj, ale to bez wiedzy z Łazienkowskiej, miał stawiać, to być może bym powiedział, że może szanse Josue nawet wzrosły, bo Gonzalo ma te karty w rękach, tak, to ja przychodzę też wam pomóc, mam pomysł na to. Potrzebny mi jeszcze ten jeden sezon z Josue, ale to moja jakaś dedukcja. Wiadomo też, że z kolei ta gra Gonzalo, no to jest gra bardzo podobna do Papszuna, Rakowa, taka szybka, intensywna. No, o Josue też możemy dużo powiedzieć, ale nie to, że do takiej gry będzie się nadawał, więc tutaj też musi to Gonzalo wyważyć, jaki on ma pomysł. On na pewno on wie już, bo to jest przecież pracoholik i perfekcjonista, jaki pomysł ma na Legię i czy tam jest miejsce dla Josue. Łukasz Olkowicz, Przegląd Sportowy Onet, bardzo dziękujemy i z tego co wiem, to chyba niedługo też w tym studiu tutaj zasiądziesz i parę rzeczy na pewno jeszcze o Legii i o Koście Runiejczy, Gonzalo, tak? Fejo nam opowiesz. Bardzo dziękujemy za to łączenie. Dzięki. Mówił Łukasz, że 7 kartek na wywiad z nim przyniósł Gonzalo Fejo. Ciekawe, ile przygotował na to spotkanie z Jackiem Zielińskim. Natomiast jeszcze jedną rzecz w kontekście Gonzalo Fejo jesteśmy wam winni. Portal Ekstra Stats na
Twitterze podał taką informację właśnie, jeśli chodzi o młodych zawodników, trenerów Legii Warszawa, kto nie miał 35 lat w momencie obejmowania tego stanowiska. Karol Hanke, lata 30, Jerzy Engel, lata 80 i Krzysztof Etmanowicz, 1991 rok, czyli w XXI wieku tak młodego trenera Legia Warszawa w momencie obejmowania stanowiska na stałe nie miała. Ale dzieje się w tej kolejce, bo Jacek Zieliński jako pierwszy już w piątek, potem ta porażka Rakowa w Radomiaku i wiemy, słyszymy, że cały czas trwają gorące rozmowy. Czy Dawid Szwarga też ma stracić pracę, bo wahają się. Wiemy, że teraz jest mega ważny mecz. Wydaje mi się, że jest to takie ultimatum. Jeśli Dawid Szwarga nie wygra z Legią, to wydaje mi się, że można to przeciąć, bo no, też w Rakowie jest taka dyskusja, ale jeszcze taka, wiecie co, bo też sobie to sprawdziłem teraz, nie wiem, czy to mogło nie przechylić czary goryczy, oczywiście w pewien sposób nie musiało to być decydujące, ale jeśli patrzymy na to, że Jacek Zieliński jednak chciał, żeby Legia grała młodzieżowcami, a w ostatnich trzech meczach minuty młodzieżowców to jest zero, to też czasami takie rzeczy mogą mieć na to wpływ, bo oczywiście te transfery, które zostały zrobione do Legii Warszawa, były przeciętne albo bardzo przeciętne. Może Jacek Zieliński ratował się tym, żeby dobra, to teraz musimy postawić na młodzieżowców. Kostroniec powiedział, no ale ci są niegotowi, albo ja na nich nie chcę stawiać. Też ta kwestia tej Gozyby i coś poszło też być może, to mogło przelać właśnie czary goryczy. To tutaj zakończymy ten bardzo długi temat i Kostruniejcza, Legia TV, Fejo, bo to w końcu jest nadal program Poznań kontra Warszawa, chociaż wydanie specjalne i poświęcone przede wszystkim zmianom w Legii Warszawa. Oczywiście łapkę w górę pod tym wideo możecie zostawić subskrypcję na naszym kanale. Do tego bardzo serdecznie zachęcamy i obiecujemy, że to nie ostatni raz, kiedy śledzimy bardzo blisko sprawy trenerskie w Legii Warszawa. Nieprzypadkowo zapowiadaliśmy, że choćby Łukasz Olkowicz niedługo znów u nas będzie gościł konkretnie jutro. Natomiast Dawid, kilka słów o Lechu Poznań sobie jeszcze też musimy powiedzieć, bo ważny wydarzenie. Paweł zacznie dzisiaj. O Lechu Poznań? Tak. Nie, ja ciebie tutaj do odpowiedzi wywołam, bo ważny mecz w niedzielę z Pogonią Szczecin. Lech wygrywa 1-0, natomiast wygrywa po takiej grze mocno przeciętnej. Już nie będziemy liczyć tutaj ludzie, którzy brali udział w tej dyskusji na Twitterze, doskonale ja wiedzą, ile strzałów było Pogoni, ile było Warty, natomiast było bardzo dużo Pogoni Szczecin, 20 konkretnie na bramkę Lecha Poznań i tak spoglądając na to spotkanie, można powiedzieć, że jakoś przepchnął Lech ten mecz, zdobył 3 punkty, ale czy twoim zdaniem ta wygrana daje dużo takiego optymizmu na koniec, na tę końcówkę sezonu? Terminarz Lecha Poznań jest bardzo sprzyjający, natomiast czy to jest takie przełomowe zwycięstwo, czy bardziej okej, wygrał teraz z Lech Poznań, ale z taką grą w tych meczach, które nadchodzą, Puszcza UKS, Krakowia, Ruch, Legia, Widzew i Korona, nie będzie wcale łatwo. Uważam, że jeśli bym nie oglądał tego meczu, spojrzał sobie tak koło godziny 20 na jakąś aplikację z wynikami, bym spojrzał Legia remis, Lech wygrywa 1-0, to bym powiedział, że Lech wraca do walki o Mistrzostwo Polski. Jednak biorąc pod uwagę już, kiedy oglądałem ten mecz z perspektywy trybun przy ulicy Bułgarskiej, to mam wrażenie, że w tym meczu trzy rzeczy się zgadzają. Wynik, kolejna, może nie wiem, czy postawa defensywna, bo ona była też dyskusyjna momentami, przecież Salamon wybił piłkę z linii bramkowej, świetna interwencja Mrozka, kiedy zabrał się do strzału Biciakciana. I powrót, czyli trzy rzeczy, tak? Wynik, zero z tyłu, kolejne, bo to czwarte czyste konto z rzędu. W ogóle 10, Mrozek już ma 10 czystych kont w tym sezonie. 6 straconych goli, jeśli chodzi o 2024 rok. Po meczu z Rakowem Częstowa 4 czyste konta, tak. 381 minut bez straconego gola i procent obronionych strzałów 95,5, bo tam Bartosz Salamon raz zdaje się pomógł. Tak, nie tak, obronił tak. Bartosz Mrozek strzału, ale Bartosz Salamon dał asystę, więc wydaje mi się, że słusznie wybrany Bartosz Salamon przez kolegów z Kanału Plus piłkarzem kolejki, bo gdyby nie on, to tego meczu jakby po prostu nie wygrał, nawet ta asysta do Mikaela Iszaka. I chciałem powiedzieć, ta trzecia najważniejsza rzecz to jest jednak powrót tych kontuzji zawodników i to do pierwszego składu, bo mówimy o Jesperze Kalsztremie, który miał problemy zdrowotne. Powrót Mikaela Iszaka i król Mikael, jeśli dobrze kojarzę, 65. gol w Lechu Poznań zrównał się pod kątem chyba obcokrajowców z Krystianem Gytkierem, jeśli chodzi o największą liczbę strzelonych goli w Lechu Poznań. I znowu wielkiego meczu nie grał, ale bramkę. Ale znowu mega ważny gol, bo jak tak spojrzymy na Mikaela Iszaka, no to bramka oczywiście na wagę Mistrzostwa Polski, bramki w europejskich pucharach, więc kiedy on strzela, no to daje naprawdę dużo Lechowi, bo dzisiaj no Lech utrzymuje się w grze o Mistrzostwo Polski. Moim zdaniem tym meczem ze Stalą Mielec się wypisał w pewien sposób i będzie bardzo trudno o Mistrzostwo Polski. Ale dlaczego będzie bardzo trudno o Mistrzostwo Polski? Nie dlatego, że Lech w tabeli ma sytuację
powiedzmy niezłą, biorąc pod uwagę Jagiellonię na 4 punkty, tylko to właśnie jak gra, bo no, to jest dalej katastrofa, jeśli chodzi o ofensywę. I ja zapytałem Mariusza Rumaka na konferencji prasowej o te stałe fragmenty gry, no bo Lech padł od stałego fragmentu gry w meczu ćwierćfinału Pucharu Polski z Pogonią Szczecin i teraz tą Pogoń dobił tym stałym fragmentem gry i trener Rumak powiedział, że 3 dni pracowali nad stałymi fragmentami gry. No ale niestety w ofensywie tutaj było bardzo źle i trener Gustafsson powiedział wprost, nawet poprosił dziennikarzy, żeby to zacytowali. Ja to zacytowałem, że w tym meczu zgadzało się wszystko oprócz skuteczności i wyniku, bo zagrali jeden z lepszych meczów. I no nic to nie dało w perspektywie punktowej, bo może być bardzo zły trener Gustafsson, bo ostatnia seria Pogoni to chyba było 7 meczów bez porażki. I to była dosyć długa seria, którą Lech przerwał w sposób niezasłużony, ale z drugiej strony jak spojrzymy na spotkanie w Mielcu, to moim zdaniem Lech tam bardziej zasługiwał na zwycięstwo, nie wygrał. Tutaj bardziej Pogoń zasługiwała na zwycięstwo, a to Lech wygrał. Więc zwycięstwo uważam bardzo szczęśliwe. Też Mariusz Rumak, powiedzmy, dobra decyzja, jeśli chodzi o zmianę Joela Pereiry, bo wyszedł w pierwszym składzie Alan Czerwiński i to był plan na zatrzymanie Kamila Grosickiego. Wszedł potem Pereira i wreszcie zagrał dobry, pierwszy dobry mecz w tym roku. I to dało punkty Lechowi i no mówię, no możesz budować na defensywie tego Lecha Poznań, tylko no na pewno to nie jest to, co chcieli oglądać kibice przy Bułgarskiej. Też szacunek, 34 ponad tysiące przy Bułgarskiej, to najlepszy wynik w tym sezonie od spotkania domowego ze Śląskiem Wrocław, więc widać, że wiara Lecha jest. Ale mówiłeś o tych strzałach, no to też jeszcze tutaj się tym podeprę, bo była taka statystyka na KKS.lech.com. W tych wszystkich meczach 10, tak, które Lech rozegrał za kadencji Mariusza Rumaka, to jest panowie 80 uderzeń. Czyli rywali. Słucham? Rywali. Nie. Lecha Poznań. 80 uderzeń Lecha Poznań w 10 meczach. 8 uderzeń na spotkanie, celnych 27. 2,7 celnego strzału na mecz. No to najlepszą ofensywą, albo jedną z najlepszych, biorąc pod uwagę, chociaż mi się bardzo ofensywa Górnika zawsze podoba, jeśli chodzi o papier, no to jest dramat. I jeśli walczysz o Mistrzostwo Polski, to możesz budować to na defensywie, na tym, że straciłeś 6 goli w 9 meczach. No to coś tu się nie zgadza. To też rzucę taką, nie ankietę, tylko grafikę taką ze Stats Bomb. Szymon Janczyk, jak XG Lecha, on to określił, leci na łeb, na szyję i utrzymuje się na stałym poziomie minus 1 na mecz. XG rywali rośnie i coraz częściej przeważa wynik Lecha. Ale wiesz więc... co, no ze Stalą Mielec było XG 2,02. No i wiesz, i to jest taka potem dyskusja. Mówimy o straconych golach, a 4 wpadły w Rakowie, więc też inaczej. Ja bym... Chodzi o pewien trend. To no jest trend, to, ale trend to czym... nie trzeba XG podawać, bo tu każdy widzi, jaki jest trend. Bardziej chodzi mi o to, że tendencja faktycznie jest zła i Mariusz Rumak mówił, że zespół jest zablokowany mentalnie. Bo ja też o to zapytałem na konferencji. No panie trenerze, 7. pierwsza połowa bez gola. Czemu Lech Poznań wychodzi bez wiary w zwycięstwo? I widzieliśmy to ostatnio, mówiłem przed tygodniem. To Pogoń Szczecin wychodzi na boisko i chce wygrywać te mecze. I znowu to widzieliśmy w Poznaniu. I tylko fart sprawił dzisiaj i trochę pomoc Legii Warszawa w tym wypadku, że Lech ma te 4 punkty i utrzymuje się w walce o Mistrzostwo Polski. I ten terminarz no jest, uważam, bardzo spoko. Bo jeśli mówimy o dole tabeli, to Lech z całym dołem tabeli ma komplet punktów. Oczywiście wszystkie te mecze były u siebie, więc to też będzie ważny aspekt. No ale jednak masz teraz Puszczę, masz teraz ŁKS, masz teraz Krakowie. No mniej niż 7 punktów to jest katastrofa. A potem jeszcze jest wyjazd do Chorzowa na mecz z Ruchem. Mamy dla was też ankietę, bo pytaliśmy o nowego trenera Lecha Poznań, natomiast sprawdźmy takie nastroje, jakie panują wśród kibiców Lecha. Nie, Lech zdobędzie Mistrzostwo Polski, prawda? Czy prawda, ale niekoniecznie w tym sezonie. Na razie ta druga odpowiedź zdecydowanie przeważa, ale gdybyśmy jeszcze na moment mogli właśnie pokazać ten terminarz Lecha Poznań do końca sezonu, bo ja mam wrażenie, że to jest jeden z najważniejszych takich wątków dotyczących Lecha Poznań w końcówce sezonu, bo jeśli ktoś typuje jednak Lecha Poznań na mistrza albo chce udowodnić, że drużyna Mariusza Rumaka do końca może walczyć o to mistrzostwo, to powołuje się, mam wrażenie, właśnie nie na grę Lecha Poznań, tylko przede wszystkim na terminarz. I teraz widzimy, co przed Lechem, czyli dwa wyjazdy i to dwa wyjazdy do drużyn, które są w strefie spadkowej. Puszcza Niepołomice, czyli mecz w Krakowie, na Krakowie, a później mecz z ŁKS-em, później także mecze domowe z Krakowią, Legią i na koniec z Koroną. I jeszcze wyjazdy na Ruch, czyli też zespół, który się broni przed spadkiem i taki potencjalnie najtrudniejszy wyjazd, czyli mecz z Widzewem w Łodzi. Czy ty też tak postrzegasz ten terminarz, że on jednak, okej, może Lech nie zachwyca, ale on stwarza ogromną szansę, aby no, na przykład w najbliższych 4 spotkaniach zdobyć 12 punktów i wtedy podchodzisz do tych 3 ostatnich meczów Legia, Widzew, Korona
Pytanie z jakiego miejsca? Nie możemy wykluczyć, że nawet z pierwszego, ale czy to jest obowiązek dla Lecha Poznań? Teraz 12 punktów i wszystko poniżej to... Cały sezon o tym rozmawiamy, co jest obowiązkiem, a potem przychodzą takie mecze, że się nie da na to patrzeć, bo też oglądałem kilka lepszych meczów w ostatnich dniach niż to, co zobaczyłem przy Bułgarskiej. Dodatkowy wieczór chyba taki nie. O, całkiem sobota, 4-3, sobota poranek. Regoli, parę strzałów. Całkiem niezły. Bardziej też patrzę, wiecie co, ten trenerz. Oczywiście on ma znaczenie. Inna rzecz jest ważna, o której powiedziałem na początku. Powrót zawodników do zdrowia. Ishak, Souza, Kalsztrem, nie było Marfińskiego, który miał grypę jeltą, no Golizadek, no ale to powiedzmy, czy on grał, czy nie grał, to może lepiej jak nie gra akurat, bo to lepiej dla Lecha Poznań i jego postawa. Więc tu uważam, że Puszcza no to jest absolutnie do ogrania zespół, który bazuje na stałych fragmentach gry i jeśli Lech Poznań miał problem mentalny i w pewien sposób o ten czas cały czas Mariusz Rumak, on nie znikł, ale no nie możesz dać się, jeśli Lech nie wygra z Puszczą, to naprawdę dziękujemy. To tu już nie ma... Też te wyjazdy no Lechowi w tym sezonie to tak no niekoniecznie. 4 zwycięstwa, w tym jedno z Wartą, tak? No to było zwycięstwo w Gliwicach, zwycięstwo w Kielcach i zwycięstwo w Białymstoku. Tak. Więc... Tylko mówię też o jakości rywala i o tym, że wracają kontuzjowani tak, zawodnicy. Nie masz prawa tam nie... Ale ja z drugiej strony mam, wiesz, w głowie to, że Puszcza potrafiła zagrać u siebie i urwać punkty Jagiellonii, Rakowowi, Legii, ŁKS to samo, więc... Ale wynikało to bardziej, Paweł, dla ciebie z umiejętności czy z problemu mentalnego tych drużyn, które tam przyjeżdżały? Znaczy, bo Jagiellonia miała 3-0. Legia była wtedy między pucharami, tak? Gdzie były rotacje. Okej, okay, między pucharami. Legia w Łodzi oddała tam pierdyliard strzałów. I tak. Nic nie wpadało. No to ciekawe, tak było. Ale ciekawe jakie jest XG z tego pierdyliarda strzałów. Ale, duże, ale generalnie wyniki, w sensie to wiesz, to możesz mówić, jak ci jeden faworyt tam nie wygra, to możemy gdzieś tam szukać jakiś ten, ale tam jednak się nałożyło kilka takich spotkań, nie? Bo w Łodzi nawet przecież Raków w Pucharze Polski wygrał po dogrywce. Tak. Jak sobie przypomnicie, w 1/8 finału chyba, tak? Albo jeszcze rundę wcześniej, ale chyba w 1/8 finału. Tam była potrzebna dogrywka, więc wcale nie jest tak łatwo. A mówię, Lech nie jest zespołem, który po prostu kreuje dużo szans. I tak jak... Ja miałem takie wrażenie, ten mecz z Pogonią przypominał mi trochę mecz z Jagiellonią, że to rywal napierał, Lech przecierpiał, poczekał, miał dwie sytuacje, bo jeszcze wydaje mi się, że ta Alana Czerwińskiego była taka, powiedzmy, w miarę, co tam Christopher Welde mógł uderzać z szesnastki, wprowadził Alana Czerwińskiego, Alan Czerwiński uderzył obok słupka i wtedy, i porównując te mecze, no to no w Lechu cały czas się nic nie zmienia, bo zmieniło się to, że Lech, okej, lepiej broni, bo gole na to wskazują, ale też Bartek Mrozek, trzeba to oddać. No Bartek Mrozek no dojeżdża po prostu. No ratuje często skórę kolegom. To, co się mu zarzucało na początku sezonu, że nie pomaga, tak teraz uważam, że Bartek Mrozek absolutnie jest w tym momencie, nie wiem, czy nie najlepszym piłkarzem Lecha Poznań w tym sezonie, w skali całego sezonu. Na pewno pierwsze, co pomyślałem, to oczywiście Bartosz Salamon z perspektywy tej rundy, ale to mówimy po całości. No Christopher Welde porównałbym, powiedzmy, początek sezonu Bartosza Mrozka do tego, co dzisiaj gra Welde, bo Welde też nie można zapominać, że jednak gdyby nie jego błysk w meczu z Wartą, to byłoby źle albo bardzo źle w perspektywie Lecha. No ale dobra, no to Paweł, jestem ciekaw twojej opinii. Jakie byś dawał cię szanse Lechowi na Mistrzostwo Polski? Moim zdaniem faworytem jest Jagiellonia Białystok. Ale odpowiedź dobra. Nie no. też tak uważam. No. Wydaje mi się, że szanse Lecha są minimalnie wyższe niż Śląska. No tak. No biorąc pod uwagę... Ale to nie oznacza, że są duże. Tak? To nie oznacza, że są duże. No, na poziomie inaczej, kilku procent. Ja po prostu wydawało mi się, że po meczu ze Stalą Mielec będzie ciężko to obudzić, bo widziałem, jak gra Pogoń Szczecin. I ja się nie pomyliłem. Tu tylko się wynik zgadzał. Defensywa, wynik, trochę szczęścia i powrót tych kontuzjowanych zawodników. Uważam, że to jest dzisiaj największy kapitał Lecha, bo Souza był różnie oceniany po tym meczu, zagrał 60 minut. Ja uważam, że to jest naprawdę piłkarz, który ma jakość. Jeśli on dojedzie zdrowotnie, to jest piłkarz, na którym możesz budować. On ci wróci, no ma to podanie, potrafił kilka razy zagrać taką piłkę, która dochodziła na centymetry do każdego piłkarza. Dzisiaj Filip Marfiński, zobaczymy, czy on wróci już na ten następny mecz. Boisko na Krakowie też jest takie. Był komunikat, że zaczął treningi, tak? Tak, zaczął treningi. No mówię, no Golizadek to jakby to nie ma znaczenia, czy on jest, czy nie ma. No tak samo jak Hotić dla mnie, no to są transferowe niewypały. Ale jeśli mówimy o piłkarzach
rundy, powiedzmy, no to Micha Blazić też na pewno trzeba postawić plusik, bo jak spojrzymy sobie na sytuację 61 minuty, kiedy Mrozek zaćmienie miał słońca, tak kolokwialnie mówiąc, bo tam go odcięło, podał do Radka Murawskiego, który miał na plecach jednego z zawodników, chyba to był Ulvestad, no to Micha Blazić tam jedyny zachował trzeźwość przy tej sytuacji, który trochę zszedł do środka i dzięki temu nie padł gol. I z tego, jakby tak padła bramka przy Bugarskiej, to już jest po zawodach. I dzisiaj Lech dostaje już nie wiem, którą szansę w tym sezonie na to, żeby się odbić. Bo miał Lech te 3 zwycięstwa z rzędu, potem pojechał do Szczecina, wiem jak się skończyło. Miał Lech też fajny moment, znaczy fajny, no był to spotkanie, 2 zwycięstwa, Śląsk-Wrocław, porażka z Pogonią, no i był ten mecz z Rakowem. 4 i dziękujemy. I teraz Lech znowu dostał moment, szansę od losu, że Jagiellonia tego meczu nie wygrała, że Jagiellonia teraz też ma, powiedzmy, terminarz, uważam, porównywalnie dobry do Lecha Poznań, najtrudniejszy moim zdaniem Śląsk-Wrocław terminarz. No ale pytanie, czy Jagiellonia tę presję wytrzyma? I drugie pytanie, czy Lech się poprawi w ofensywie? Bo no też Welde no gra bardzo słabo. No Baluła dużo sprintów zrobił w tym meczu, ale no on nie dawał, on już w końcówce to on wracał truchtem. To on wracał tak, jak ja wyjdę teraz z tego studia takim tempem, więc no to też nie może tak być. Ostatnia kwestia, Dawid, do ciebie. Oficjalnie Lech poinformował, że Ali Golizadeh będzie pauzował 4-6 tygodni. Pokazywaliśmy w zeszłym programie jego statystyki, w zasadzie brak goli, brak asyst. Natomiast czy ta sytuacja z tym urazem to jeszcze jakieś nowe światło, twoim zdaniem, na to rzuca? No bo dla niego koniec sezonu, tak to chyba trzeba uznać. Czyli ten pierwszy sezon w Lechu, pytanie, czy pierwszy i ostatni. Kompletnie nie udany. Ostatnio Wojtek Jagoda tutaj usiadł i ocenił grę Ishaka 8 minutami, o Jezu, to by to już go nie zaprosili, 8 sekundami ciszy. Uważam, że trochę to była jednak przesadzona opina, bo Mikael Ishak dał temu zespołowi więcej niż 8 sekund ciszy, które nasz kolega zaprezentował. Moim zdaniem ja mógłbym tutaj spuścić zasłonę milczenia. Asysta. W Bydgoszczy. W Pucharze Polskim. No dobra, aha, dobra, no to też jakby myślałem, bo pokazywaliśmy zawsze 0-0 i trochę byłem teraz zaskoczony, skąd to asysta została wyjęta. Nie, szkoda czasu na ten transfer dzisiaj. To akurat widziałem, trochę może populistyczna teza, ale Lech nie zaryzykował kupując, nie chciał kupić Kownackiego, kupił gościa, który moim zdaniem absolutnie nie jest przystosowany do gry w polskiej lidze, dodatkowo jego zdrowie dzisiaj jest bardzo kruche i moim zdaniem trudno liczyć, że ten piłkarz w ogóle jeszcze w Lechu Poznań odpali. A myślisz, że taki scenariusz z rozstaniem latem jest realny? Czy będzie trudno? No jest, ale dzisiaj to jest 50 na 50. Umowy to nie jest zawodnik, który... Rozwiązać, czy sprzedać go? Nie, no to nie ma szans. To zainwestować tyle pieniędzy, że dzisiaj jakby się z tego wycofał, to tracisz całą tę kasę. To już lepiej w tym trwać w pewien sposób i dać jeszcze jemu, no akurat w Lechu to jestem spokojny, że będą dawać mu te szanse, bo tych szans dają bardzo dużo i problem jest inny. On przez ten okres, w którym był zdrowy, nie pokazał nic, żeby myśleć, że coś może z tego być. Okej, ktoś powie, Christopher Welde dojeżdżał, inni piłkarze, tylko Christopher Welde miał coś takiego, że chociaż był szybki i szedł dribbling, a Golizadeh nie jest szybki, nie idzie w dribbling, to jest piłkarz, który jedynie Lechowi może coś dać na pozycji numer 10 i pytanie, jak nowy trener będzie chciał z niego skorzystać, bo to jest przepalona kasa przez Lecha Poznań, no i szkoda, bo dzisiaj taki piłkarz, inny piłkarz byłby alternatywą, żeby pomóc. Dzisiaj nie ma Hoticza, nie ma dzisiaj Golizadeha, jedyna nadzieja to jest Christopher Welde, to jest Mikael Ishak, to jest wracający Afonso Souza, wracający Jesper Kallström, no i to, że Pereira sobie przypomni, jak wrzucać piłkę. Czy Kosta Runjajic będzie potrafił wyciągnąć potencjał z Aliego Golizadeha? Może to kiedyś będzie temat naszego programu. Dzisiaj na pewno to tematem nie było, natomiast tematem oczywiście przede wszystkim były zmiany i to takie ogromne zmiany w Legii Warszawa. Kosta Runjajic oficjalnie zwolniony. Jutro ma być zaprezentowany Gonzalo Fejo. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie. Czy podoba wam się przede wszystkim wybór Legii Warszawa i ta osoba nowego trenera? Jak wy widzicie kadencję Gonzalo Fejo? Paweł Głaszewski, Tygodnik Piłka Nożna. Bardzo dziękuję. Dawid Dobrasz, Meczyki. Dziękuję, do jutra. Dziękujemy i tak jak Dawid zapowiada, do jutra, bo jutro oczywiście też trzymamy rękę na pulsie i będzie specjalny program przy okazji zaprezentowania Gonzalo Fejo, więc mówimy do zobaczenia, pozdrawiamy i miłego dnia życzymy.